pomysł, jaki jest cel Akademii. Celem Akademii jest rozmowa o filarach społeczeństwa demokratycznego, za które uznaliśmy 5 modułów i tak jest ten program zbudowany, czyli prawo do informacji, równość wszystkich obywateli, praworządność, troska o środowisko naturalne oraz prawdę historyczną. Rozmowa o tym wydaje nam się potrzebna, a nawet niezbędna, bo filary demokracji w naszym kraju od kilku lat są podcinane, a nawet po prostu niszczone. Wszyscy to wiemy, więc właściwie jednym zdaniem można przypomnieć o takich rzeczach jak demolowanie podstawy praworządności, czyli zasady trójpodziału władzy, informacje w mediach publicznych, które została zastąpiona brutalną, prymitywną propagandą, korupcję władzy, która przybrała charakter systemowy, czy fałszerstwa historii. To wszyscy wiemy, natomiast z naszego punktu widzenia ważne jest coś jeszcze, mianowicie to, że to wszystko dzieje się w otoczce czegoś, co swojego czasu profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, nazwał mabeną, czyli machiną bezpieczeństwa narodowego, która w istocie jest maszyną do produkowania szumu informacyjnego, sztucznej mgły, która zakłóca ostrość widzenia. W tej mabenie, właściwie po orwellowsku, odwrócone zostaje znaczenie słów. Niszczenie praworządności jest nazywane jej budowaniem, kłamliwa propaganda jest nazywana obiektywnym informowaniem, a systemowa korupcja programami socjalnymi. Jako zaś, że żyjemy w takich warunkach już 6. rok, przyzwyczajamy się do tego, obojętniemy, tracimy ostrość widzenia. Akademia służy temu, aby tę ostrość widzenia i wrażliwość na sprawy społeczne podtrzymać, aby przypomnieć, na czym w istocie polega obiektywne i bezstronne informowanie, dlaczego tak ważna jest niezależność sędziowska, jaki jest związek między troską o środowisko naturalne a systemem demokratycznym. Od strony organizacyjnej nasze przedsięwzięcie wygląda następująco. Spotykamy się przez następne 3 miesiące, w każdą sobotę, za wyjątkiem sobót świątecznych o godzinie 10 rano. Program Akademii znajduje się na stronie KODU, ruch.pl. Rozsiewaliśmy go również po innych stronach. Każde spotkanie będzie miało swojego wykładowcę. W naszym wirtualnym studiu znajdą się osoby, które będą zabierać głos na żywo, zadawać pytania, komentować, za chwilę je przedstawię. Spotkanie jest transmitowane, mogą się temu przyglądać i przysłuchiwać osoby, które kliknęły odpowiedni link. One również mogą zadawać pytania, chociaż tutaj być może z tym możemy mieć dzisiaj lekki problem, bo zdaje się, że jeden moduł nie zadziałał, także gdyby się okazało, że dzisiaj ta komunikacja nie będzie działała, to z góry za to przepraszam, ale postaramy się zrobić tak, żeby od następnego razu wszystko było jak trzeba. W naszym wirtualnym studiu mamy dzisiaj następujące osoby i chcę je szybko przedstawić. Pan profesor Tadeusz Sławek, który będzie dzisiaj naszym prelegentem, prezenterem. Gosia Błaszk. Gosia Antuszewicz, przepraszam, która się pokazała, tak. Druga Gosia, czyli Gosia Błaszk. Damian Topór-Nawarecki wraz z małżonką Ewą. Michał Zieleniewski. Piotr Kuropatwiński, również widoczny na zdjęciu z małżonką. Możemy zobaczyć Piotra? Tak, dobrze, dziękuję. Całe nasze przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia, gdyby nie nasza strona techniczna, nasi wspaniali technicy, Stefan Sterzycki, który jest tutaj widoczny, i Kuba Daszkiewicz. Także w ten sposób wygląda prezentacja. Jak mówię, osoby w tym wirtualnym studio będą na żywo zabierać głos, zadawać pytania, komentować. Pozostałych Państwa zachęcam do słuchania i oglądania. Jeżeli techniczna możliwość się otworzy, to zadawania pytań, a jeżeli nie, to jeszcze raz o to przepraszam i od przyszłego razu postaramy się ten techniczny problem
naprawić. No i teraz chciałem już oddać głos naszemu wykładowcy dzisiejszemu, panu profesorowi Tadeuszowi Sławkowi, który jest osobą, prawdziwym człowiekiem renesansu, zajmował się tak wieloma rzeczami, że właściwie samo przedstawienie zajęłoby nam tutaj bardzo wiele czasu. Jest polonistą i anglistą, był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, publikuje na temat literatury amerykańskiej i angielskiej. No, ogromną liczbę publikacji, także ich nie będę tutaj wymieniał. Poza tym pełnił także cały szereg funkcji publicznych. Jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Głównej Rady Szkolnictwa Wyższego. No i także i wiele innych zatrudnień pana profesora cechuje. Także bardzo się cieszymy, że pan przyjął nasze zaproszenie. Bardzo za to dziękuję i oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Może najpierw się upewnię, czy państwo słyszą, czy też coś musimy tu jeszcze poprawiać? Nie, nie musimy. Nie, wszystko jest słyszalne. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mnie honorujące i zaszczytne z tych wszystkich rzeczy, które pan dziekan Mirosław Przylipiak wymienił, to część z nich już należy do przeszłości, a i tak najbardziej sobie cenię to, że od czasu do czasu mam zaszczyt razem z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim zagrać eseje na głos i kontrabas i to mi sprawia wciąż jeszcze dużo przyjemności, tyle na ile mogę. Proszę państwa, ale jeśli mogę, to zacznę zupełnie od czegoś innego. No najpierw chciałbym złożyć całemu środowisku gdańskiemu, ale właśnie Gdańskowi całemu wyrazy kondolencji z powodu śmierci pana profesora Jerzego Limona. To bardzo nas wszystkich obeszło. Znałem Jerzego przez wiele dekad, przyjaźniliśmy się. Już nie będę opowiadał, przecież państwo doskonale go znają i jego strata jest stratą nie tylko dla nas przyjaciół, ale także dla całego Gdańska, co zresztą się uwidoczniło w różnych mniej lub bardziej oficjalnych wpisach i upamiętnieniach, które po odejściu Jurka już można było przeczytać. Przesyłam też państwu wyrazy solidarności związane z tym, że państwo są zamkniętym województwem de facto. Dzisiaj myśmy trochę tego doświadczyli za czasów masowych infekcji górników. Zapraszam panie profesorze, jeszcze nie jesteśmy zamknięci od przyszłego tygodnia. Od przyszłego tygodnia, no to wyrazy są awansem, przepraszam. Tak, przyjmujemy awansem. Dobrze, ja popatrzę niegrzecznie na zegarek, żeby państwa zbyt długo nie nudzić, ponieważ słuchanie jednej osoby w ogóle bywa męczące przez dłuższy czas, a zwłaszcza jeszcze przez internet, to już państwo znają pewnie te przypadłości znużenia. Proszę państwa, ja chciałbym odwoływać się, pewnie jak państwo zwrócili uwagę, w tytule się pojawiają dwa wybitne dzieła sztuki, to znaczy Burza Szekspira i Zaczarowany flet Mozarta. Oczywiście one się pokazują tam hasłowo. Dzieła są tak wielkie, tak głębokie, że tutaj nie bylibyśmy w stanie jakoś na poważnie się w nie zagłębić. Poza tym pewnie znacznie przyjemnie jest posłuchać sobie Zaczarowanego fletu niż mnie mówiącego o Zaczarowanym flecie, więc to jest, więc one za chwileczkę one się troszkę urzeczywistnią tutaj, ale to nie będzie poważne studium poświęcone tym dwóm dziełom. Proszę państwa, także chciałem, oczywiście jakiekolwiek wystąpienia dzisiaj nie mogą też abstrahować od sytuacji, w której jesteśmy. W sytuacji pandemii, która dla wielu potocznych sądów, ale nie tylko potocznych, także intelektualnych ocen tej sytuacji jest czasem pewnego poczucia końca, nawet apokalipsy. I tutaj chciałem się na początek odwołać do eseju, jak się okazało, ostatniego eseju, pożegnalnego eseju pana psera Marcina Króla ze schyłku lutego z Gazety Wyborczej. Z dodatków sobotniego, który mówił o tym, że żyjemy w czasach nieprzyjemnych. To słowo nieprzyjemne nam się pojawiło w epoce, jak on to określa, demokracji utylitarnej i jej głębokiego kryzysu, przez którą tą demokrację utylitarną rozumie demokrację zbudowaną w społeczeństwie wokół dość bezpardonowo wypełnionej idei sukcesu i przyjemności.
w tych, ja nie mam nic gotowego napisanego, więc proszę wybaczyć, będę sięgał tylko do notatek. Myślę też, że to jest tak myślenie takie bardziej na żywo, które też, proszę wybaczyć, pewien brak potoczystości w związku z tym, ale wydaje mi się, że to może trochę łatwiej znieść jest nasz kontakt internetowy, jeżeli nie prezentuję przed Państwem żadnego gotowca, tylko raczej też usiłuję jakoś na żywo splątać różne nitki. W tym eseju Marcin Król w ogóle odnosi się, stawia takie pytanie, które może ja teraz zacytuję. Oczywiście jest zrozumiałą rzeczą, że chcemy uniknąć cierpienia. To jest zupełnie naturalne. Natomiast pojawia się zupełnie inna kwestia. Cytuję teraz z tego eseju. Jednak dążenie do przyjemności, które sprowadza się do unikania cierpienia jako jedynej, podkreślam, jedynej odpowiedzi na pytanie o sens życia, oznacza nieodwołalny koniec świata, w jakim żyliśmy, i w jakim chciałbym żyć. To więc co najmniej dwie tutaj interesujące kwestie, których pewnie nie będziemy w stanie tu rozważyć, a jedynie podnieść jako rodzaj pytania. Pytanie, czy da się żyć w świecie, w której jedyną odpowiedzią na pytanie o sens życia jest unikanie cierpienia? No i ukryte w podtytule pytanie, czy rzeczywiście ta kwestia sensu życia jest dzisiaj rzeczywiście czy na poważnie zadawana, skoro jedyną odpowiedzią, przynajmniej tą powszechnie dostępną, akceptowalną jako model życia, tak statystycznie rzecz biorąc, jest odpowiedź, że chodzi o powodzenie i sukces i o przyjemność. Jeszcze w innym ciekawej formule z tego samego eseju zaczerpniętego, mogli Państwo powiedzieć, czy to, co nas w tej chwili dotyka, to nie jest nagle świadomość zupełnie zmienionego czasu, w którym jest czasem postu bez karnawału, jak to nazywa profesor Król, czyli nagle nawet karnawał, w tym roku ten kalendarzowy karnawał był postny przecież w sposób najdosłowniejszy, jeżeli nie liczyć owych ludzi, którzy lekceważąc wszystko usiłowali coś tam karnawalizować. Nazwano ich później zresztą całkiem udatnie surferami trzeciej fali. To bardzo ładne określenie, ale dobitnie nazywające rzecz po imieniu. Zatem jak znieść kalendarz nagle przebudowany tak, że nawet karnawał staje się postem? Jak żyć w czasie postnym, by tak powiedzieć? I czy w tym czasie jest jeszcze miejsce na nadzieję? To zresztą pytanie się pojawia zaraz na początku tego eseju. Jeszcze raz jeden cytat z tego eseju, zanim się z nim niestety rozstaniemy. Mówię niestety, bo to jest tekst warty większej uwagi. No ale czas nas nagli. Król pisze tak. Jednak nieliczni, chociaż świadomi obecności diabła, uznali, że siła kultury europejskiej jest większa i że można go pokonać, trzeba mieć nadzieję. Tam się pojawiał w diabeł wątek, którego nie będziemy tu kontynuować, ale diabeł w tym eseju króla robi jako taka figura czegoś konkretnego, co reprezentuje zło, co nie jest rozmyte w jakieś abstrakcyjne formuły, typu na przykład diagnozy lekarskiej, z którą się nie dyskutuje, z którą się nie zmaga, tylko z którą której się poddajemy jako chorzy, tylko diabeł jest siłą, z którą się musimy naprawdę zmagać, wobec której nie możemy zostać bezradni, bezsilni. Tu zostawiam tego diabła i to wracam do tej idei nadziei. Można go pokonać, to zło postnego czasu można pokonać, uważam Marcin Król, tylko pojawia się następne ważne pytanie, nie bardzo jednak wiadomo, na co miałaby to być nadzieja. No więc to jest to pytanie, które sobie dzisiaj spróbujemy postawić. Na co miałaby to być nadzieja i jak tą nadzieję mielibyśmy rozumieć w czasie, no niektórzy nawet patetycznie nazwaliby go dość apokaliptycznym. Ja bym odwołując się do tych dwóch tekstów, o których tutaj mówiliśmy, do burzy i do zaczarowanego fletu, nazwałbym ich czasem rozbitków, ponieważ oba te wielkie teksty zaczynają się od katastrofy. No, burza, wiadomo. Rozbija się statek i wszystko potem, co się dzieje, co się odbywa oczywiście jako rodzaj spektaklu teatralnego, reżyserowanego przez maga Prospera. No ale niemniej wszystko zaczyna się od tego, że dotychczasowy system i dotychczasowy porządek rzeczy reprezentowany przez władcę rozbija się i trzeba wszystko coś z tym fantem zrobić. No a zaczarowany flet, wiadomo, zaczyna się od
momentu, kiedy pan Mino jest ścigany przez wielkiego węża i już prawie jest przez tego węża pożarty, kiedy, no i już dalej nie będę opowiadał, bo wiadomo. Także ta scena katastrofy, zresztą rozbicia się, nasza zresztą łacina ma piękny, osobny termin, naufragium. Katastrofa morska, to był bardzo mocno w czasach rzymskich często pojawiający się motyw. Państwo powiedzieć, że cała Odysea jest, jeden z tych wielkich tekstów Zachodu jest zbudowany wokół idei naufragium, katastrofy. No i pytanie, czy wobec tej katastrofy, jak mówi Marcin Król, jeśli by przyjąć, że ona jest diabelska, w tym rozumieniu poważnym, to czy można to, mówi profesor Król, pokonać, można ten czas przejść może nie suchą nogą, ale stosunkowo przy małych obrażeniach, względnie małych obrażeniach, pod warunkiem, że trzeba się mieć nadzieję. No ale to następne pytanie Króla jest bardzo niepokojące, bowiem zacytuję jeszcze raz, nie bardzo jednak wiadomo, na co miałaby to być nadzieja. No i w tym momencie mogliby Państwo rozszerzyć te diagnozy i powiedzieć, czy aby to, co nas spotkało w czasie pandemicznym, nie jest tylko symbolem czegoś i symptomem jakiegoś większego kryzysu, któryś już wśród nas, kryzysu systemowego, który gościł wśród nas już od dawnego czasu, dłuższego czasu, pewnie można by przytoczyć łatwe, nietrudne do znalezienia diagnozy, które mówiłyby, że cała nowoczesność w ogóle jest, upływa pod znakiem takiego rozbicia czy takiej bezdomności. Ja specjalnie mówię słowo bezdomność, choć posługuję się nim bardzo ostrożnie, bo nie chciałbym go romantyzować wobec dramatu faktycznej bezdomności, z którą się spotykamy dzisiaj na ulicach. Więc używam tego słowa z dużą rezerwą, ale na przykład wybitny marksista Lukacz, Georgi Lukacz, mówił w ogóle, że warunkiem życia nowoczesnego człowieczeństwa jest to, co on nazywał transcendentalną bezdomnością. A co określał jako życie w czasach, które już się, jako życie w czasach innych niż te do tej pory, kiedy to, i teraz zacytuję, jeśli Państwo pozwolą, szczęśliwe czasy, dla których niebo gwiaździste jest mapą dróg otwartych, rozświetlonych, zapraszających do przebycia. Wszystko zdaje się nowością, ale nowością jakoś znajomą, przygodą, ale i własnością. Świat jest rozległy, ale wydaje się domem, bo ogień płonący w duszy jest tej samej natury, co gwiazdy. Zupełnie nie marksistowska terminologia, ale piękne zdanie. Człowiek jest, świat jest dla człowieka domem, jeżeli ten ogień, który ma w duszy, jest tym samym ogniem, który płonie w gwiazdach. No i Lukacz mówi, to się skończyło. No i można by powiedzieć, czy to, co dzisiaj widzimy w pandemii, nie jest jak gdyby tylko takim już krzyczącym symptomem, takim bardzo radykalnym symptomem tego, co się właściwie, do czego nowoczesność winna się była gotować od dawna, ponieważ ona jest pod takim znakiem urodzona, by tak powiedzieć. I tak to, i taki jest jej, i taki los w takich kontekstach, w takiej konstelacji, w takich konfiguracjach się rodziła. No i w związku z tym pewnie różne symptomy kryzysowe są jej właściwe i dla niej normalne. Zresztą charakterystyczne jest, proszę Państwa, ja tutaj sięgając, bo to czasem jest tak zupełnie naturalne, że refleksją taką, to co może zrobić refleksja humanistyczna, no to może się zastanowić, jak ludzie próbowali sobie radzić z taką sytuacją poprzednio, bo przecież nie nas pierwszych dotyka pandemia i nie pierwsi jesteśmy uderzeni, choć nas to być może zaskakuje bardziej, bo uważaliśmy się już niemal za nietykalne. No i tak sięgnąłem, oczywiście tych tekstów jest wiele, sięgano po Camusa, sam sięgałem do zupełnie porażających zapisów z XVII-wiecznej dżumy w Londynie, jakie odnajdziemy w dzienniku Samuela Pepysa, ale co zostawiam na boku. I sięgnąłem do Ojca Zadrzumionych Słowackiego. I tam znajduje bardzo ciekawą sytuację. Mianowicie zanim Słowacki zacznie pisać swój tekst, to poprzedza go swoimi własnymi komentarzami, w którym przedstawia siebie jako, co jest oczywiście znane z biografii, podróżnika, który jedzie z Egiptu do Palestyny i dotyka go kwarantanna oczywiście, bo tam jest zaraza. I przedstawia się jako ktoś, kto jest, cytuję, bez dachu, bez ognia, bez pokarmu,
doznawszy morskiego prawie na ziemi rozbicia. No więc mamy znowuż ten motyw naufragium, rozbitka i teraz trochę porzuconego, jak on mówi, bez dachu, bez ognia, bez pokarmu. Ten motyw porzucenia dzisiaj nam bardzo doskwiera. Porzuceni w domach, porzuceni na swoich bezludnych wyspach lub słabo zaludnionych wyspach własnych domów, ekranów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słowacki mówi o tym, motyw mówi bardzo wyraźnie. Oczywiście wszyscy znamy ten poemat, więc nie będziemy go tutaj zgłębiać. Natomiast ważne są takie symptomy człowieka po czasie zarazy. Człowieka dotkniętego zarazą, który Słowacki w tym poemacie nam daje. A jest ich sporo, ale czas nas nagli, nie jesteśmy tu po to, żeby czytać ten tekst. Skądinąd poruszający, wróciłem do niego po chyba 30 latach z pewnym poczuciem takiej bezradności. No cóż ja tam znajdę? Ale okazuje się, że ten tekst jest nośny na czasy, więc wybieram tylko dwa momenty z tego tekstu. Po pierwsze, nie sposób nie przeżywać smutku. To jest ten dojmujący efekt człowieka pandemicznego, który nagle orientuje się, że smutek jest właściwy ludzkiej kondycji, że to nie jest tylko kwestia smutku związanego z pandemią, choć na pewno też, ale że nagle pandemia uzmysławia nam trochę, tak mówię to w kontekście do tezy Marcina Króla, który mówił, że zapomnieliśmy, że cierpienie jest funkcją naszego losu, że zapomnieliśmy o tym, że smutek jest czymś, z czym przychodzimy na świat. Co jest natomiast niepokojące jest to, i to jest bardzo ciekawa myśl Słowackiego, że powinniśmy nie dopuścić do tego, żeby ten smutek stał się nienawistnym. On mówi taką ciekawą linię i to już mówi ojciec zadumionych po stracie dzieci. Prawda? Mówi tak, i było mi smutno. Smutek podobny był do nienawiści i stanął czarny wielki między nami. No to jest zadanie fundamentalne. Smutek jest tak, jest nam pisany. I nie powinniśmy się nawet go wyzbywać. Natomiast nie wolno nam dopuścić, żeby smutek stał się nienawistny i stanął czarny pomiędzy nami. No to jest zadanie oczywiście dla nas wszystkich, o czym pewnie Państwo może zechcą potem porozmawiać, bo konsekwencją czegoś takiego, już kończę tą myśl Słowackiego, jest następny cytat, kiedy mówi, że konsekwencją tego jest, cytuję, rozłączeni byliśmy i sami. No więc to łączę te dwa zadania za sobą, prawda? Smutek tak, bo to jest część naszej kondycji, natomiast smutek nie wolno nam dopuścić do tego, by smutek przejawił się w nienawiść, czy to wzajemną, czy też do losu, czy też do czegokolwiek innego, bo wtedy zostaniemy rozłączeni i sami. I to jest jak gdyby pierwsza obserwacja. Druga obserwacja, jaką wysuwam z tego tekstu na czas pandemii, jest taka, że jest na swój sposób naturalne, że w tej sytuacji mówi znów ojciec zadumionych po stracie całej rodziny, cytuję Słowackiego, stałem się twardy i zimny jak kamień. No to jest konsekwencja niezwykła. Ona jest na swój sposób zrozumiała, ale ciekawe jak jest, jak tą sytuację rozgrywa dalej Słowacki. Oczywiście możemy się łatwo domyśleć, że za chwilę się odezwie potrzeba kontaktu, potrzeba bliskości, mimo owego twardego zimna kamienia. Kontynuuję wątek. Patrzę, ktoś w namiot mój cicho zagląda. I ach, nie była to już twarz człowieka, lecz głowa mego starego wielbłąda. Spojrzał z twarzą tak litośną, że rozpłakałem się jak dziecko głośno. Oczywiście jest ten kontrast tutaj zdecydowany między twardym zimnem kamienia z jednej strony, człowieka, który na swój sposób pozwolił, by smutek stał się nienawistny i stanął twardo między nami. No? On ciągle jednak nie wyklucza takiego podejrzenia o bliskość. Prawda? Ktoś w namiot cicho zagląda. To ciągle jest, prawda? To podejrzenie bliskości i potrzeba bliskości. Ale bardzo ciekawe, że to nie jest człowiek, że to jest zwierzę, stary wielbłąd. I pytanie, jakie tutaj się rodzi, czy czas pandemii nie jest takim czasem, który by był wstrząsem, takim radykalnym wstrząsem do pewnego nowego spojrzenia na świat. Tu pan
pan dziekan na samym początku mówił, że to jest jeden z państwa pięciu priorytetów, takie rozważania szeroko rozważanej, używam tego słowa jako tylko parasola, ekologii, czyli zmiany relacji człowieka i świata. I ten nagły dialog człowieka i zwierzęcia tutaj, człowieka, który jest twardy i zimny jak kamień, bo stracił wszystko, odczuwa potrzebę bliskości i ta bliskość nie musi być bliskością z człowiekiem. To może być bliskość ze zwierzęciem. Nawiasem mówiąc, pewnie Państwo czytali, jakie popularne zrobiły się teraz wizyty w schroniskach dla psów i zabieranie psów do domu. I czy to aby nie jest sygnał do takiej zmiany naszego nastawienia do natury w ogóle, czyli że bliskość odczuwana już nie tylko na relacja ludzkie-ludzkie, ale także bliskość, odnowienie relacji bliskości w relacji ludzkie, nie ludzkie. Ja wstawiam myślnik między nie ludzkie, żeby uniknąć pokusy traktowania tego nieludzkiego jedynie jako przymiotnika. Przepraszam bardzo. No więc oczywiście pewnie znacznie więcej można wyczytać z tego Ojca Zadrzumionych, ale ja go tu już zostawiam. Zostawiam go z tymi dwoma lekcjami, czyli lekcji smutku, który nie może stać się nienawistny, bo wtedy będziemy rozłączeni i sami. I druga lekcja, jest na swój sposób naturalne, że zimniejemy. Ale to nigdy nie zabije potrzeby bliskości, z tym, że ta bliskość teraz może być bliskością rozszerzoną i objąć także to, co jest ludzkie. Nie tylko to, co jest ludzkie, ale także i to, co jest nieludzkie. No i w związku z tym, proszę Państwa, tak sięgam do tej idei otwartości, ponieważ no na pewno ten przymiotnik otwarty sugeruje, że to Karl Popper jest pewnie jednym przepraszam, z patronów, intelektualnych patronów Państwa przedsięwzięcia. No i jeżeli sięgnąć do Poppera, to jest charakterystyczne, że na ostatnich stronach swojej książki, ja pomijam przypisy i późniejsze polemiki tam dodane do późniejszych wydań, ale na ostatnich stronach swojej książki on właściwie kończy o nadziei. Książka o społeczeństwie otwartym kończy się na nadziei de facto. Mówi Popper tak, zacytuję z tego klasycznego wydania w przekładzie, zawsze uszanujmy przekładce, przepraszam, Halina Krahelska i Witold Jedlicki i mówi tak. Prawda, że potrzebujemy nadziei. Działać, żyć bez nadziei to przerasta nasze siły. Ale nie potrzebujemy nic więcej i nie możemy otrzymać więcej. Nie potrzebujemy pewności. W szczególności religia nie powinna być surogatem snów i różdżki czarodziejskiej. Nie powinna przypominać ani biletu na loterię, ani polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym. Więc mamy kilka myśli w tych paru linijkach. To jest drugi tom, strona 353. Historia zdaniem Poppera, jak już wszyscy dobrze wiemy, nie ma jakiegoś zewnętrznego sensu. To my nadajemy sens tej historii. Prawda? No i nie można podjąć tego zadania nadawania sensu historii, jeżeli nie będziemy mieli nadziei, mówi Popper. Bowiem działać i żyć bez nadziei to jest w ogóle ponad nasze siły. Mówi, że nadzieja to jest wszystko, co potrzebujemy i nawet nie powinniśmy chcieć więcej. Nie możemy otrzymać nic więcej. On mówi, nie potrzebujemy pewności. Ta myśl o braku pewności jest tutaj ważna, ponieważ ona się tutaj dobrze komponuje jako ostrzeżenie przeciwko tym, którzy, jak na przykład instytucjonalizowana religia, czyli religia i jej instytucje, zawsze są w gotowości do spieszenia z podrzuceniem nam gotowych odpowiedzi, prawda? Z podrzuceniem nam pewności. Otóż Popper wyraźnie przed tym przestrzega, że taka pośpiesznie skonsumowana nadzieja, która się satysfakcjonuje szybko rzuconą dogmatycznie ortodoksyjną odpowiedzią, jest, cytuję znów, co najwyżej surogatem snów i różdżki czarodziejskiej. I trochę przypomina bilet na loterię albo ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Ta myśl Poppera o nadziei i niepewności, a nade wszystko wydaje mi się, to ostrzeżenie Poppera przed tymi, którzy spieszą nam tą niepewność usunąć spod nóg, prawda? I rozprasować tą materię, którą jako ludzie myślący powinniśmy właśnie nieustannie fałdować. Otóż to ostrzeżenie przed tymi
którzy dysponują tymi ideowymi, ideologicznymi żelazkami, które to wyprasowują i wszystko czynią gładkim i dobrze wyprasowanym. Jest tutaj, myślę, u Popera bardzo ważna. Oczywiście o tej nadziei porozmawiamy jeszcze za momencik. Oczywiście można by powiedzieć, że znów wracam na moment do burzy i do zaczarowanego fletu, bo oba te teksty są tekstami o naprawianiu świata na swój sposób. W burzy Prospero, którego wcześniej pozbawiono tronu i wyrzucono na tą wyspę magiczną mocą, ale magia jest tutaj tylko jako oczywiście substytut rozumu, magiczną mocą wywołuje ową burzę i w efekcie skomplikowanych wydarzeń, które sam reżyseruje, odzyskuje tron, czyli porządek jest restytuowany i wszystko wraca do pożądanej normy. Z kolei w Zaczarowanym Flecie, wiadomo, główny bohater dąży nieustannie do mądrości drogą masońskich ceremoniałów, bo to opera jest masońska. No i oczywiście, jak sam powiada, cytuję teraz w przekładzie Lucjana Puchalskiego, ciekawy nowy przekład, libretta do Zaczarowanego Fletu. Moim zwycięstwem będzie droga do mądrości. Oba te teksty są jakoś związane z drogą do mądrości. Ale jednocześnie obydwa są ostrzeżeniem przed mądrością. Oczywiście my czytamy to z perspektywy 400 lat później w przypadku burzy i, no i powiedzmy na okrągło 200 lat później w stosunku do Mozarta i Schikanedera. Więc z jednej strony to, o czym mówi Popper, nadzieja, twórcza niepewność i ostrzeżenie przed tymi, którzy wiedzą i chcą nam tą niepewność szybko zgasić i powiedzieć, nie przejmujcie się, wszystko jest okej. Okay. My to pilnujemy, my to jesteśmy dysponentami szczęścia i odpowiedzi. I to są wszystko rozumowe sprawy i to jest... I to jest dobrze. Ale z drugiej strony ten sam rozum, który prowadzi nas do pewnych odpowiedzi, także jest, jeżeli jest prawdziwym rozumem, uczciwym rozumem, rozumem mądrym, czy też jak usiłuję zasugerować w tekście swojego wystąpienia, co jest też cytatem z Szekspira, który objaśnimy za momencik, szlachetniejszym rozumem, to ten rozum musi trochę podważyć swoje własne zbyt powszechnie uważane za zrozumiałe zasady. To znaczy nie możemy dzisiaj po 200 latach bez drżenia czytać takich enuncjacji, które znajdą Państwo na przykład w Zaczarowanym Flecie, gdzie po triumfie rozumu, czy też Sarastru, który jest kapłanem słońca, który zwycięża królową nocy, prawda, typowy taki oświeceniowy mit, ale i tam w najlepszej wierze Schikaneder, czyli libercista Mozarta, każe śpiewać takie słowa, jak na przykład, cytuję, ziemia w niebo zmienia się, a ludzie Bogom równi są. No to nam trochę zimny dreszcz po krzyżu przychodzi w tym momencie. Czy też, jeszcze gorzej, chór otacza hun mędrców, a właściwie takich apologetów Sarastra śpiewa. Niech żyje Sarastro, to jemu służymy z radością oddani. Niech się cieszy życiem, jak mędrcom przystoi. On naszym bożyszczem, my jego sługami. No, jak to czytamy, to jest jak gdyby trochę taka bardziej, znacznie piękniejsza wersja tego, czego doświadczamy dzisiaj w Polsce. Prawda? Tyś jest bożyszczem, a my twoimi sługami. Oczywiście Schikaneder i Mozart mówią to w najlepszej wierze. No ale jeżeli rozum ma zostać rozumem mądrym, szlachetniejszym, to tego już w dobrej wierze przyjąć nie możemy. Prawda? Znaczy musimy się zastanowić nad manowcami rozumu. Zresztą to jest zadanie już przedsięwzięte, wyważam trochę otwarte drzwi, bo w 1936 roku, kiedy stary Edmund Husserl wykłada swój głośny tekst o kryzysie europejskiego człowieczeństwa, to mówi o zbłąkanym racjonalizmie. To bardzo jest ładne pojęcie. Zbłąkany racjonalizm. Oczywiście on to już tutaj wchodzi w filozoficzne eksplikacje, które tutaj z braku czasu musimy pominąć, ale mówi, że jest, cytuję teraz, jest w przekładzie Janusza Sidorka, jestem pewien, że kryzys europejski ma swe korzenie w zbłąkanym racjonalizmie. Czy to znaczy, że racjonalizm jest zły? Oczywiście nie. On zaraz dodaje.
Ale nie wolno sądzić, że racjonalność jaka taka jest złem albo że ma znaczenie podrzędne. Nie, nie, tego nie wolno tak sądzić. To zbłąkany racjonalizm jest złem, który wpędza nas w nieustanne kryzysy. Między innymi, on to już tak bardzo konkretnie, gdybyśmy mieli tutaj od Husserla zażądać konkretów, to konkretnie pokazuje palcem, że do tego wszystkiego dochodzi, cytuję, konieczność specjalizacji będąca nowym niebezpieczeństwem. O tym zbłąkanym racjonalizmie jeszcze za momencik, ale o tej specjalizacji, no to wiele można już przeczytać. To jest także oczywiście dla wszystkich Państwa, którzy mają coś wspólnego z edukacją, to jest bardzo gorący temat. Bo przecież dzisiaj żąda się od 16-latka właściwie, żeby się już wyspecjalizował i wiedział, czym chce być w przyszłości, co jest przestępstwem na młodym rozumie popełnionym, jak mi się głęboko wydaje. Ale przed tą specjalizacją ostrzegał już bardzo swoim oczywiście pełnym fantazji języku Witkacy. Na przykład w Szalonej Lokomotywie, to jest 1923 rok, jedna z postaci, Trafaldi, który jest tym szalonym lokomotywistą, jeśli można tak powiedzieć, mówi, że się cały, cytuję, cały utożsamiłem się z maszyną, to ja sam pędzę w przestrzeń jak byk, aby się nadziać na ostrze mego losu. No to cały Witkacy, prawda? Ale ciekawie na to kierownik pociągu odpowiada, a ja umiem tylko dziurkować bilety lub kontrolować, czy są już przedziurkowane. Ale przytomnie zaznacza, specjalizacja to największa klęska naszej epoki. Oczywiście nie sposób żyć bez specjalizacji. Nikt nie chciałby z nas być operowanym przez chirurga, który się nauczył kardiochirurgii z podręcznika Zoperuj serce w weekend. Więc tu nie chodzi o atak na specjalizację jako taką. To chodzi o atak na koncepcję człowieka, który się ma spełniać w specjalizacji. Czyli człowieka cząstkowego, by tak powiedzieć. A? Człowieka, który jest tylko odbiciem swego zawodu. A zawód się nie zakorzenia w czymś głębszym, w jakiejś głębszej idei człowieczeństwa. A proszę Państwa, o tym zbłąkanym racjonalizmie to przecież u Popera jest sporo. Jeżeli Państwo spojrzą, to dłuższe wywody, ja nie mamy tutaj z racji ekonomii czasu, więc tylko się ograniczę do kilku podstawowych jego uwag. Kiedy on rozważa, on przecież głęboki racjonalista, wierzący w rozum, kiedy mówi o racjonalizmie, to rozróżnia dwa racjonalizmy właściwie. Rozróżnia taki na racjonalizm, który, przepraszam, zajrzę, no tak nazywa racjonalizmem krytycznym, czyli taki, który uwzględnia swoje własne błędy, który nieustannie się koryguje. Zacytuję, racjonalizm, który będę nazywał prawdziwym lub krytycznym, to racjonalizm Sokratesa. Jest to świadomość własnych ograniczeń. Więc nie ludzie jak bogowie, tylko przeciwnie. Ludzie jak głębocy śmiertelnicy. No. Jest to świadomość, strona 287 w drugim tomie. Jest to świadomość własnych ograniczeń. Intelektualna skromność, bardzo ładne pojęcie. Intelektualna skromność tych, którzy wiedzą, jak często błądzą i jak bardzo błądzą. Jak bardzo błądzą nawet w tej swojej wiedzy, są zależni od innych. Jest to przekonanie, że nie możemy oczekiwać od rozumu zbyt wiele. No i to jest doskonała korektura do tych zrozumiałych i w najlepszej wierze, podkreślam jeszcze raz, ambicji Mozarta i Schikaneder'a, żeby ludzie byli równi Bogom. Więc pewnie nasza nadzieja jest też nadzieją na racjonalizm, ale na racjonalizm prawdziwy, na racjonalizm sokratejski, na racjonalizm autokrytyczny, na racjonalizm, który będzie robił wszystko, żeby nie być racjonalizmem zbłąkanym. Używam teraz pojęcia Husserla i patrzę na zegar, żeby Państwa nie zanudzić. Proszę Państwa, to się wiąże także z tym projektem odzyskiwania pewnej duchowości. No Popper nie szermuje zbyt często pojęciem duchowości, ale mówi na przykład o odzyskaniu chrześcijaństwa, no co zwłaszcza w polskim kontekście jest niezwykle ciekawe. Kiedy mówi, że o pewnym typie chrześcijaństwa, no cóż, z konieczności tylko wydłubuje takie rodzynki z jego dłuższego wywodu, prawda, więc proszę wybaczyć, do konkluzji przechodzę.
Mówi o pewnym typie chrześcijaństwa, który zaleca zastępowanie chrześcijańskiej odpowiedzialności tworzeniem mitów. Nazywa to chrześcijaństwem plemiennym, a co my byśmy pewnie nazwali ludowym. Często tak się mówi o chrześcijaństwie ludowym. Otóż Popper przed tym wyraźnie ostrzega, jako część tej otwartości naszej, to musi być próba odbicia chrześcijaństwa. Przepraszam za ten militarny język, już się z niego wycofuję. Próba przemyślenia chrześcijaństwa na nowo. Chrześcijaństwo, kontynuuje Poppera ze strony 306, chrześcijaństwo odmawiające dźwigania krzyża ludzkiego istnienia. No to jest jakby zwrot znowuż do naszego inicjującego nieomal cytatu z Marcina Króla, który się upomina o cierpienie. No? Zapomniane pod pokładami sukcesu i radości. Popper mówi, że trzeba odzyskać chrześcijaństwo, które już nie odmawiałoby, tak jak to zinstytucjonalizowane episkopalne biskupie chrześcijaństwo dzisiaj, odmawia dźwigania krzyża ludzkiego istnienia. Strzeżcie się tych fałszywych proroków. Sami nie zdając sobie z tego sprawy, są rzecznikami utraconej jedności trybalizmu, czyli plemienia. Jeśli Państwo zwrócą uwagę na dzisiejsze nasilające się języki nacjonalistyczne, to te dwie rzeczy się ze sobą łączą. Trybalizm religijny i trybalizm polityczny idą ręka w rękę. To jest, na tym między innymi polega mariaż tronu i ołtarza. Ja zwracam uwagę na ten trybalizm, ponieważ on właściwie idzie, i to byłaby trzecia uwaga, z tym związana, on się bardzo dobrze wpisuje na antyeuropejskość wystąpień znacznej części naszych polityków. Oczywiście nie mamy czasu na dogłębniejsze cytaty, ale proszę pamiętać, że przecież wszyscy ojcowie założyciele Europy, czyli de Gasperi, Schumann, Monnet, Adenauer, Denis de Rougemont występowali w latach 50. pod silnym ostrzeżeniem przeciwko państwom, a może nie tyle przeciwko państwom narodowym, co przestrogą przed powrotem do ideologii państwa narodowego. Ja zacytuję tylko de Gasperiego, który mówił tak, mówię o latach 50. Niektórzy twierdzą, że federalna Europa to mit. Ale jeśli chcecie mitu, to powiedzcie mi, jaki mit dotyczący relacji między państwami w przyszłości Europy i świata powinniśmy dać dzisiaj młodym ludziom? No to jest podstawowe pytanie. Jaki mit damy młodym ludziom? Czy damy im mit trybalizmu, który bez wahania podniesie rękę podobno w rzymskim pozdrowieniu i dzisiaj to jest jedna ręka, ale jutro będzie 10 tysięcy? Czy też damy im inny mit? On to nazywa sfederalizowaną Europą, ale ja się nawet boję tego powiedzieć głośno, bo to dzisiaj jest przecież termin niekoszerny zupełnie. Nikt nie chce nawet politycznie mówić o federalnej Europie, a szkoda. Wracam do Gasperiego. Czy też damy im mit, czy damy im taki mit, inny niż opowieść o wysiłku zjednoczenia? Czy wolicie mit dyktatury władzy, mit flagi narodowej? Proszę uwagę, w ilu miejscach pojawia się dzisiaj przymiotnik narodowy. Nawet kwarantanna jest narodowa. Państwo macie przywilej, bo macie wojewódzką, to jesteście lepsi. Jesteście normalniejsi w pewnym sensie. No. Wolicie mit dyktatury, władzy, flagi narodowej, nawet wtedy, gdy towarzyszy mu heroizm, ale wtedy nie unikniemy odtworzenia konfliktów prowadzących znów do wojny. No i to jest niezwykle ostre ostrzeżenie, które dzisiaj powinniśmy czytać na nowo ojców założycieli Europy. To jest takie zawołanie dydaktyczne, bo to samo, dokładnie to samo. Przepraszam, to spadło pudełko z biurka, przepraszam. Dokładnie to samo mówi de Rougemont w liście otwartym do Europejczyków, 50. chyba pierwszy rok. Współczesne państwa narody przyniosły Europie tylko nieszczęście. Rozpoczynające się od lat 1880 potężną falę kolonializmów, śmierć 38 milionów w czasie dwóch wojen, schyłek tysiącletniej pozycji i upokorzenie w obliczu nowych potęg światowych. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W przykładzie pani Oleńskiej-Ferbesowej z Literatury na świecie z roku
91 już. Warto do tych tekstów wracać w kontekście owych szybko podnoszących się prawych ramion w pozdrowieniu rzymskim. Proszę Państwa, na co więc można mieć nadzieję, bo chyba czas mój powoli mija. Tak, aby nadzieja nie była, jak to się potocznie mówi, matką głupich, bo tego też musimy się strzec. Stary, mądry Szekspir wiedział, bo w Miarce za Miarce napisał: nędzarzom zostaje tylko jedno lekarstwo, nadzieja. No więc jaką mieć nadzieję, żebyśmy nie byli jak ci nędzarze, którzy mają tylko nadzieję. I tu, proszę Państwa, chciałbym połączyć ze sobą te wszystkie refleksje poperowskie, o których tutaj mówiliśmy, z refleksjami, które czerpię z filozofa, którego się powinno czytać, bo on był filozofem na ciężkie czasy, zwłaszcza, że sam ciężkiego losu doświadczył, wygnańca odrzuconego, porzuconego przez wszystkie możliwe instancje, nawet własnych współwyznawców, mam na myśli Barucha Spinozę, wielkiego XVII-wiecznego Marana przecież, prawda, czyli wygnańca żydowskiego z pokolenia Żydów wygnanych z Hiszpanii, Portugalii itd., itd., zresztą nietolerowanego przez samych współwyznawców w Holandii. Nieważne, nie zajmujemy się tutaj jego biografią. I w traktacie politycznym, który on nam zostawił, jesteśmy w pierwszej połowie XVII wieku, czerpie kilka pouczeń, na co, ku czemu możemy mieć nadzieję. I też chciałem powiedzieć, że może nie na co mieć nadzieję, bo to jest takie trochę niezręczne sformułowanie, potoczne, z którego można by wsunąć wniosek taki, że no, mam na coś nadzieję, więc czekam i będę miał pretensje, jak to coś się nie spełni. Więc to jest takie, może to jest trochę niepoważne traktowanie nadziei. Więc myślę, że chciałbym zadać sobie pytanie, ku czemu można mieć nadzieję? Może tak, bo to zakładałoby pewien aktywizm. Zresztą profesor Król w tym swoim tekście, od którego zaczęliśmy, mówi, że najgorsze, co się nam może zdarzyć, to bezruch i obojętność. No więc może nie mówmy, na co mamy nadzieję, bo to by zakładało, że ktoś inny ma coś zrobić, a my tylko ją skonsumujemy. Tylko mówmy, ku czemu możemy mieć nadzieję, żeby się włączyć. No i myślę, że jest parę takich rzeczy. Po pierwsze, pewnie musimy działać w takiej sytuacji politycznego realizmu. Ten polityczny realizm, który z jednej strony musi mieć pewne poczucie wartości, idei i sensu działania, ale z drugiej strony nie może zapominać o metodach i skłonnościach, jakie działają ludzie. Spinoza w traktacie politycznym mówi o filozofach, ale mówi też o politykach. I nie ma co do polityków specjalnych złudzeń. Mówi w tym traktacie, w przykładzie Halperna Myślickiego, politycy, cytuję, więcej podchodzą ludzi, aniżeli o nich dbają i ma się ich raczej za przebiegłych, aniżeli za mądrych. To jest ważne ostrzeżenie, jak myślę, które nie ma na celu potępienie polityków, ale ma na celu ostrożność wobec polityków i tą. I to byłaby pierwsza zasada, którą by pewnie też Popper podpisał pod tą zasadę racjonalizmu krytycznego, też racjonalizmu sokratejskiego. Jak wiemy, Sokrates nie ufa pojęciom, tylko zawsze pyta. Wiesz, co to jest sprawiedliwość? No to drąży przez 20 stron, aż na końcu wychodzi na to, że nie wie, co to jest sprawiedliwość. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta zasada, którą on określił. Nadzieję na działanie, nadzieję ku działaniu w duchu realizmu politycznego, który nikogo nie chce pośpiesznie potępić, ale postępuje zasadą należytej ostrożności. Pamiętamy też przecież z naszej historii, z jak wielkimi nadziejami przypominaliśmy sobie dojście do władzy Władysława Gomułki, jak z wielkimi nadziejami przypominaliśmy sobie dojście do władzy Gierka. Brak realizmu politycznego sprawił, że te nadzieje zostały, że nie potrafiliśmy się uporać potem z tymi kryzysami i te kryzysy były tak głębokie. To jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga nadzieja, ku czemu możemy mieć nadzieję, to nazwałbym coś, co pewnie nieprecyzyjnie nazywam etyką wierności człowiekowi.
Dlaczego mówię o wierności człowiekowi? Bo z jednej strony oczywiście, i to Popper mówi wielokrotnie, musimy bronić instytucji demokratycznych, oczywiście, tak, bo to jest jedyny sposób, żeby w świecie zorientowanym politycznie i urządzonym politycznie móc pilnować i upominać się o pewne sprawy. To jest prawda. Ale mówię o wierności człowiekowi dlatego, żeby uniknąć pokusy, w której człowiek zostaje zastąpiony przez pewne abstrakcyjne hasła. Przykładem aż niestety można zbierać garściami. Przypomnę tylko niechlubne słowa człowieka ubiegającego się o najwyższy urząd w państwie, który mówił, to nie ludzie, to ideologia. No a takich przykładów mogą państwo garściami zbierać po prostu dzisiaj. I tutaj jest silna też zasada, która się tutaj włącza, rozumienia spraw ludzkich. Ta słynna zasada, od której Spinoza zaczyna traktat polityczny, i to słynne zdanie, które powinniśmy sobie zapisać, jak myślę, nad każdym biurkiem powinno zawisnąć. Usilnie starałem się o to, aby ludzkich postępków nie wyśmiewać, nie opłakiwać i nie potępiać, lecz je zrozumieć. Dzisiaj straszliwe polskie konflikty wynikają z pośpiesznego wyśmiewania, ale też opłakiwania, kult ofiarnictwa, potępiania, wyśmiewania, ale nie próby zrozumienia. Otóż ta zasada wierności człowiekowi łączy z zasadą rozumienia spraw ludzkich, co musi oznaczać rozumienie afektów. Tak? Spinoza nie ma żadnych złudzeń, zacytuję państwu fragmencik z pierwszego rozdziału traktatu politycznego, który mówi tak: kto myśli, że może doprowadzić masę lub tych, którzy się gubią w sprawach publicznych, do tego, aby żyli według wskazówek rozumu, ten majaczy o złotym wieku poetów albo o jakiej bajce. Tak, Spinoza jest racjonalistą jak Popper, tylko że on jest racjonalistą krytycznym, głębokim, który nie ma złudzeń. No. Czyli krótko mówiąc, musimy uznać afektywność ludzkiego istnienia i musimy po pierwsze nauczyć się wrażliwości i próby zrozumienia tych afektów, i po drugie musimy opanować sztukę jakiegoś rozumowego organizowania tych afektów. Bo na razie ograniczyliśmy się tylko do sztuki pobudzania afektów oraz doraźnego nimi zarządzania. Tu podrażnimy tych, tam podrażnimy tamtych, ale nie ma w tym próby rozumowego zorganizowania i tychże afektów uporządkowania. Ja to podłączam pod myśl nieodległą tego wszystkiego, myśl Józefa Tischnera, którą znajduję w myśleniach, w książce jego Myślenie według wartości, kiedy on mówi, że, cytuję, współczesna cywilizacja techniczna sprawia, że stajemy się istotami coraz bardziej otępiałymi na drugich, coraz mniej rozumiejącymi drugich, coraz bardziej w ucieczce od ich konkretnych bólów, wracamy do tego wyjściowego naszego pojęcia, ślepnąc na człowieka, staramy się pamiętać o zasadach postępowania wobec niego. I konkluzja, bowiem wierność wobec zasad, ideologia, ma nam zastąpić wierność, jaką winniśmy człowiekowi. No tutaj Tischner oczywiście to jest grubo wcześniejsze, bo Myślenie według wartości to jest chyba 80. któryś rok, więc grubo przed czasem, ale eksplikuje nam takie myślowe zaplecze sformułowania to nie ludzie, to ideologia, ponieważ wierność wobec zasad, które mają służyć pewnym politycznym ambicjom, zastępuje całkowicie wierność, którą jesteśmy winni człowiekowi. Czyli następuje złowróżne podmienienie przedmiotu naszej wierności. To nie człowiek, ale pewna abstrakcyjna zasada, która potem zostaje przekuta na pewien polityczny interes. Ta myśl o zrozumieniu ludzkiej afektywności i złożenia wysiłku w ich rozumowe opanowanie, ich rozumowe uporządkowanie, choć nie mam tu dobrego słowa. Ją też rozwija Edwin Bendyk w tej swojej, nowy prezes Fundacji Helsińskiej, w nowej książce W Polsce, czyli wszędzie, rzecz o upadku i przyszłości świata, gdzie mówi tak, na stronie 161, żeby zrozumieć rewolucję, zwłaszcza w świecie po końcu społeczeństwa, trzeba zrozumieć, jak w ciele człowieka rodzą się emocje i jak tworzą afekt
skłaniający do podjęcia ryzyka politycznego wystąpienia. Rozumienie ludzkich afektów, rozumienie tego, jak w ludzkim ciele buduje się namiętność, afekt, rozumowe oczywiście zrozumienie, jest kluczem jak gdyby do naszej nadziei, krótko mówiąc, bo afektów się nie pozbędziemy i nie ma nawet potrzeby się pozbywać. Przecież na afektach jest zbudowane chrześcijaństwo, jeśli traktować je poważnie, a nie biskupio. Cytuję Jakoba Taubesa, no, żydowskiego, niemieckiego myśliciela, który mówi tak: prawo nie jest ostatecznie alfą i omegą, ponieważ istnieją relacje między ludźmi, które przekraczają i przewyższają prawo. Miłość, współczucie, wybaczenie. Nie wiedziałbym, dokąd pójść ze swoim jakże często nędznym i pokręconym życiem, takim jak nasze, nędzne, pokręcone, gdybym nie trzymał się kurczowo tych trzech. Miłość, współczucie, wybaczenie. A to mnie prowadzi do świętego Pawła. Zostawiamy świętego Pawła już na boku, bo nie mamy czasu, ale to dramatyczne wołanie o zrozumienie ludzkiej afektywności. I tutaj wracam już na koniec, jeśli Państwo pozwolą, do ostatniego punktu, ku czemu można mieć nadzieję. Myślę, ku mądremu obywatelstwu. Znów Spinoza nam pomoże, bo Spinoza mówi bardzo wyraźnie w piątym rozdziale traktatu politycznego takie zdanie, które znowuż powinniśmy mieć zawsze w pamięci, a zwłaszcza szkoła powinna mieć w pamięci: ludzie nie przychodzą na świat jako obywatele, lecz stają się nim. Na czym polega edukacja? Na stawaniu się obywatelem, czego szkoła dzisiejsza zdaje się rozumieć słabo. Nauczyciele owszem, ale te wszystkie minima programowe, te wszystkie interwencje, które się dzisiaj dokonują w edukację, zupełnie nie rozumieją. Dzisiaj młodzi się edukują społecznie i obywatelsko, słusznie uczestniczą w różnych protestach, typu marsze kobiet i tak dalej, i tak dalej. Otóż ta idea obywatelstwa, mądrego obywatelstwa, obywatelstwa wiernego człowiekowi, ona musi dopuszczać ideę sprzeciwu, oczywiście. Spinoza nigdy nie mówi, że człowiek ma być nieposłuszny prawu, ale mówi, że to posłuszeństwo nigdy nie może być ślepe. Jakby troszkę tak avant la lettre, uprzedzając Thoreau i jego nieposłuszeństwo obywatelskie. Spinoza, znowu zacytuję Państwu z piątego rozdziału. W stanie społecznym wszyscy mają jeden przedmiot obawy i jedną rękojmię bezpieczeństwa oraz prowadzą życie na jeden sposób. Prawda, to prawo reguluje. Ale dodaje Spinoza, co bynajmniej nie przeszkadza temu, że każdy zachowuje swój sposób myślenia. No to jest zadanie. No? Każdy musi zachować swój sposób myślenia. To, że prawo ustanawia pewne reguły, to nie oznacza, że my mamy tracić swój własny, niezależny sposób myślenia. Wprost przeciwnie, bowiem jak konkluduję za chwileczkę bardzo mocnym sformułowaniem Spinoza, takie państwo, którego pokój zależy od bierności poddanych, a ja przypominam Państwu jeszcze wołanie Marcina Króla, nie ma nic gorszego, co się nam może dziś przydarzyć, jak bezsiła, bezruch i bierność. Wracam do Spinozy. Takie państwo, którego pokój zależy od bierności poddanych, dających się prowadzić jak trzoda, by tylko się nauczyć służyć, zasługuje raczej na nazwę pastwiska, aniżeli państwa. No więc teraz kwestia, czy chcemy mieć pastwisko, czy chcemy mieć państwo? To jest pytanie zasadnicze, prawda? I ta lektura XVII-wiecznego Spinozy poraża, bo on nam mówi tu o nas dzisiaj językiem naszym właściwie zupełnie. No pewnie udział tutaj tłumacza pana Halperna Myślickiego jest też znaczący. No więc, proszę Państwa, kończę to powoli i odnoszę się do, jeszcze może a propos tego obywatelstwa, to przypomnę Państwu, że Montesquieu, czyli ojciec trójpodziału władz, dzisiaj przez gwałconego na każdym kroku, nieomal zaczyna to swoją książkę od obywatelstwa i mówi, że na samym początku, i mówi, że mówi o władzy, która sprowadza się do tego, by niecić w sercu lęk i wrazić w umysł świadomość paru zasad religii niezmiernie prostych.
To jest tak negatywny szkic negatywnej władzy. Lęk i kilka prostych zasad. To skuteczne rządy wtedy się miały, prawda? Ale mówi dalej, że wychowanie musi iść zupełnie w przeciwną stronę. W takiej sytuacji, przy takiej władzy, oddaję głos Monteskiuszowi, wychowania wcale nam nie trzeba, bo tu wcale nie ma wychowania. Trzeba wszystko odjąć, aby dać coś. Taka władza działa w myśl zasady, że trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, by uczynić dobrego niewolnika. No to poruszające zdanie. No. Jeśli się zepsuje obywatelstwo, to już jest prosta droga do dobrego służalstwa, prawda? I posłuszeństwa. Więc ta zasada mądrego obywatelstwa, o której mówimy, to powinna być jedna z tych naszych nadziei, ku której powinniśmy ruszać. No i wreszcie ostatnim zdaniu się wytłumaczę, dlaczego szlachetniejszy rozum. No pewnie dlatego, że wracam do burzy na koniec. Ów wygnany władca Prospero po swoich tam intrygach, magicznych działaniach odzyskuje władzę, bo wszystkich swoich wrogów ma w ręku. No i oczywiście jak ma w ręku, to oczywiście się chce zemścić, to jest oczywiste, prawda? Mam was w garści. W dzisiejszym języku powiedziałbym, mam na was haki, prawda? No i ma je w garści, prawda? Tak, tak, tak. Oni go poprzednio pozbawili tronu, wysłali na tą wyspę, prawda? A on im tą swoimi magicznymi zdolnościami wywołał burzę, sprowadził ich na tą wyspę, teraz ich trzyma w garści, oni są bezradni. Ale nie. Nie, że do mu przychodzi łatwo. Nie, nie. Nie przychodzi mu to łatwo. Mówi, mam, mózg mnie boli od tego myślenia. Mówi prawie tak, dosłownie tak mówi. Prawda? No i potem jednak się nie mści. No i tu jest ten cytat tytułowy. Dlaczego? Cytuję w przekładzie Piotra Kamińskiego. Idę z rozumem szlachetnym w przymierze przeciwko ślepej furii. No i to jest dzisiaj nasz wybór. Czy pójdziemy w stronę ślepej furii, czyli tego smutku, który się zmieni w nienawiść, który stanie między nami jak mur. A czy też pójdziemy z rozumem szlachetnym? Kamiński mówi szlachetnym, ale w oryginale jest nobler. Jednak szlachetniejszy. Oczywiście, że pierwsza eksplikacja jest taka, że rozum jest szlachetniejszy od ślepej furii. Ale może nie każdy rozum, bo rozum zimnie polityczny powiedziałby, a jak? Mam cię w garści, przecież cię wykończę teraz. O to mi chodziło cały czas. Nie, istnieje rozum szlachetniejszy. Popper by powiedział sokratejski. Popper by powiedział racjonalność szlachetna lub racjonalność krytyczna. A ta powie, może nawet wbrew temu zimnemu rozumowi kalkulacyjnemu, powie nie, nie będę się mścił. Więc tak się wytłumaczyłem z tego tytułu. Potrzebne nam jest rozumowe rozważanie na temat samego rozumu, także, i to jest fragment chyba naszego zadania też. Zamykam wszystko, proszę Państwa. Ja wiem, że Państwo lubią takich, którzy 5 razy zamykają, ale teraz już naprawdę zamykam. Zamykam wszystko cytatem z Emily Dickinson, wielkiej amerykańskiej poetki, nieznanej właściwie za życia, a dzisiaj właściwie chyba jednej z najwybitniejszych głosów poetyckich, jakie z historii do nas docierają. Cytuję w przekładzie Ludmiły Mariańskiej. Tylko 3 wersy, bo napisała tak bardzo krótko, zwięźle. Taki wiersz, który się nazywa. Jesteśmy w połowie wieku XIX, datowany wiersz najprawdopodobniej 1865. Cokolwiek, co daje nadzieję, choćby nie wiem, jak bardzo dalekie, to kapitał przeciw rozpaczy. To wszystko. Dziękuję Państwu. Dziękuję, że Państwo zechcieli 55 minut. Trochę dłużej niż miało być, ale przepraszam w takim razie. Dziękuję bardzo. Już się wyłączam, bo chyba to jest lepiej dla systemu, jak ja się teraz wyciszę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jakoś te 55 minut tak przeleciało, że nawet tego nie zauważyłem. Zanim nawiążę do tego, co pan mówi, to kwestia mało organizacyjna. Mianowicie ja przed sobą widzę
tutaj wszystkich naszych uczestników naszego wirtualnego studia, więc jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos, to bardzo proszę zasygnalizować bądź pomachaniem ręką, ja to zobaczę, bądź na czacie, tak? To przepraszam tych, którzy tutaj są poza tym studiem, ale taka uwaga była potrzebna. Natomiast nawiązując do pana wystąpienia, mam jedną refleksję, jedno pytanie. Mianowicie refleksja wiąże się także z czymś, co się pojawiło jako pytanie z zewnątrz, a właściwie prośba z zewnątrz. Mianowicie jedna z osób obserwujących nasze spotkanie poprosiła o bibliografię do wystąpienia, tak? Więc zestaw tych bardzo licznych tekstów, które pan przywoływał. I to nawiązuje też do mojej refleksji, tak? Że ten wykład, który powołuje się na teksty sprzed 400 lat, sprzed 200 lat, sprzed 100 lat, sprzed, no prawda, pokazuje nam, że zawsze mamy takie poczucie naszej wyjątkowości, naszego życia, wyjątkowości sytuacji, w której się znajdujemy, a przecież te sytuacje się ciągle powtarzają, tak? Ciągle mamy pandemię, ciągle mamy kryzysy, ciągle musimy walczyć o to, co nam się wydaje słuszne i dobre. Ciągle jesteśmy skazani na wybór pomiędzy konformizmem a protestem, tak? Więc to nadaje jakąś taką perspektywę naszej egzystencji. I to jest refleksja. Natomiast pytanie jest takie, nawiązując do Popera, społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tych wrogów społeczeństwa otwartego Popper wymienia rozmaitych, natomiast wydaje się, zwłaszcza w kontekście pana wykładu, że największymi wrogami społeczeństwa otwartego są ludzie, którzy przyjmują gotowe recepty. Tak? Czyli ludzie, którzy pragną pewności. I teraz pewien dylemat. Pragnienie pewności, pragnienie wiedzy jest naturalnym pragnieniem i oczekiwaniem ludzkim. I w związku z tym, jeżeli znajdą się ludzie, którzy tych odpowiedzi prostych dostarczają, tacy jak politycy albo tacy jak pisarze, to oni wychodzą naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, które jest niezwykle głęboko zakorzenione w ludzkiej psychice. Natomiast pan proponuje taką postawę heroiczną, tak? Postawę niepewności, tak? Postawę pod tytułem nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Tak? Przypominam, że Wisława Szymborska poświęciła swoją mowę noblowską dwóm najszlachetniejszym słowom w języku polskim, jakie zna, czyli właśnie słowom nie wiem. I teraz jak to pogodzić, tak? To pragnienie pewności, któremu, jak mówię, wychodzą naprzeciw ci, którzy tej pewności dostarczają, no z tym, co pan proponuje, czyli z taką fundamentalną niepewnością jako właściwą postawą. Nie wiem, czy państwo sobie życzą, że najpierw będziemy gromadzić pytania, czy nie? Czy raczej od razu? Może od razu, tak. Od razu. Więc, bo tak może po kolei, wspomniał pan o tym takim ostrzeżeniu, żebyśmy się nie czuli zbytnio wyjątkowo. To prawda, oczywiście. Rzeczywiście taka jest po części też punkt wyjścia tej mojej opowieści. I tak myślę, że w ogóle to jest taki punkt wyjścia chyba dla humanistycznej opowieści o świecie. No my szczepionki nie wymyślimy, niestety. Natomiast możemy zobaczyć, jak z sytuacjami, w których szczepionka byłaby potrzebna, a w takich historycznie odległych czasach oczywiście nie była możliwa, w jaki sposób ludzie sobie radzili i czego się o sobie uczyli. Jak wspomniałem tutaj już o owym Pipsie, który zresztą życie kochał nade wszystko. Był człowiekiem, takim pierwszym nowocześnikiem na swój sposób, sam się zrobił z nizin, z skromnego pochodzenia, dochrapał się pracowitością, ale także i zabiegami różnymi, mniej lub bardziej oficjalnymi, sporego stanowiska i nagle dżuma wszystko mu to przewróciła. Stara się dziś tym wszystkim normalnie i nagle uderza go taki widok, który zresztą chyba gdzieś nawet w jednym z polskich miast miał miejsce, że uderza go widok trumny, której nie wpuszczono na cmentarz, bo to była ofiara po pierwsze z zewnątrz, spoza parafia, po drugie ofiara pandemii. I Pips na to patrzy
I mówi, i to takie zdanie porażające, zupełnie przeszywające takim zimnym dreszczem, mówi: jesteśmy dla siebie okrutniejsi niż psy. Psy zostawiam na boku, bo psy są Bogu ducha winne, prawda? To figura retoryczna oczywiście. Ale to ta idea, właściwie to Pipsna mówi, to nie epidemia jest okrutna swoją drogą, ale cały system świata, któryśmy sobie zbudowali, jest okrutny właściwie, tylko my go maskujemy na co dzień. Maskujemy go różnymi, najogólniej mówiąc, kulturowymi zabiegami i także część tego, o czym Pan mówił, nie jesteśmy wyjątkowi, polega także na przypomnieniu tego, że w tych sytuacjach krytycznych dowiadujemy się czegoś boleściwego o sobie, a to była dość wspólna nauka, niezależnie od tego, czy ona była w XIII, XV czy w XVI wieku, jeśli otworzymy Decameron, Dżuma 1386, jeśli dobrze pamiętam, we Florencji 50-80 tysięcy ludzi zginęło. Tam jest to samo mniej więcej na początku. Mówię, jakże dla siebie jesteś, zanim rozpocznie, bo Boccaccio też mówi, jakże dla siebie byliśmy niedobrzy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to prawda. Wydaje mi się, że to jako humaniści możemy zrobić. Da? Przypomnieć o swojej niewyjątkowości, co też otworzy drogę do naszego dialogu z nieludzkim. Prawda? Wrogowie gotowia recepty, postawa nie wiem. Rzeczywiście, wie pan, powiedział, to jest problem złożony, któremu ja oczywiście nie byłem w stanie stawić czoła, nie tylko z racji braku czasu, ale także pewnie z racji ograniczeń mojej wiedzy. Tu bym się oczywiście zgadzał z panem, że tak, to, o czym mówiłem, to jest ostrożność wobec tych, którzy nam przepisują gotowe recepty. Tak, to z pewnością, to potwierdzam. Tak, to jest też pochwała postawy, nie wiem, to prawda. To jest też, wydaje mi się, że to jest postawa, ja się opisuję generalnie jako nauczyciel, więc choć emerytowany, ale jednak to z nauczycielstwa się chyba nie wyrasta. Więc to postawa w nauczycielstwie moim zdaniem bezcenna, prawda? Wspólnie wiedzieć. Bo jeśli się powie nauczycielowi, uczniowi, ty wiesz, a ty nie wiesz, a ja wiem, no to właściwie zamknijmy sklepik i chodźmy do domu, prawda, bo szkoda czasu. Więc tak, generalnie potwierdzam, rzeczywiście taką postawę bym reprezentował. Natomiast z czym mam kłopot w pańskim pytaniu? Z tym, że Popper na pewno też daje poważniejsze jeszcze, może nie, wycofam się z poważniejszych, daje innych wrogów w pierwszym tomie. On na przykład, i potem wraca do tego, on na przykład, i tu ja go nie bardzo rozumiem, wyznaję zupełnie szczerze i pewnie musiałbym wrócić i to przeczytać jeszcze raz. Bardzo uważnie. Ale też nie wiem, czy bym mu przyznał rację, bo on tam uważa, że głównym wrogiem społeczeństwa otwartego już od starożytności jest Heraklit. Trzeba by wrócić do pierwszego tomu. On tym obszernie o tym pisze. On Popper, jak wiemy, pisze doskonale i niezbyt nie wymaga się przedzierania, ale wydaje mi się, że nie jestem pewny, czy podzieliłbym tutaj jego pogląd. Więc on też oprócz tej sceny politycznej, o którą pan słusznie podkreśla, że ja to wydobyłem, tej sceny społeczno-politycznej, tych dawców recept, przepisywaczy recept, przed którymi trzeba się, świeckich i niekoniecznie świeckich, przed którymi trzeba się mieć na baczności. I ja tą krytykę się podpisuję oburącz. Natomiast przed tą drugą krytyką, którą on rozpisuje na planie filozoficznym, gdzie wyznacza Heraklitowi takie miejsce, jeśli ja go dobrze rozumiem, bo być może rozumiem go źle, to tutaj miałbym pewien kłopot, bo Heraklit jest dla mnie właśnie takim, kimś takim, który by właśnie chyba tej otwartości, w tej koncepcji powszechnej zmienności, którą przecież Heraklit reprezentuje, temu by raczej sprzyjał. Więc konkludując już odpowiedź na pańskie pytanie, tak, te wszystkie dwie rzeczy typu sprzeciw wobec receptodawców i postawy, nie wiem, tak. Natomiast ta filozoficzne tradycje, wpisanie źródeł wrogości dla społeczeństwa otwartego u Heraklita na przykład, jest dla mnie do dzisiejszego dnia trochę niejasne i pewnie musiałbym do niego wrócić. To takie zadanie domowe, które muszę zrobić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z naszych osób zgromadzonych w studio chce zabrać głos? Proszę bardzo, Gosia Antuszewicz, proszę bardzo. Dzień dobry, słuchać mnie? Tak, słuchajcie. Super. Znaczy, ja w ogóle bardzo chciałam podziękować panie profesorze, że pan
przemyśli Popera związane właśnie z tym racjonalizmem krytycznym, bo mnie osobiście od jakiegoś czasu bardzo niepokoi to, że chociaż mamy XXI wiek, tak, chcemy latać na Marsa, a jednocześnie coś takiego się dzieje w tej chwili, że myślenie takie racjonalne, krytyczne, racjonalne jest no jakby zastępowane przez jakieś takie, nazwę na swój i nasz użytek, jakieś takie mistyczno-magiczne. I nie wiem, czy pan profesor zgodziłby się ze mną, ale czy to też nie jest tak, że troszeczkę edukacja jest temu winna, tak? Ten model, że jednak ci uczniowie siedzą, nauczyciel mówi, potem sprawdza wiedzę i właściwie traktują troszeczkę no jak takie źródło prawdy absolutnej i chyba chcąc tego otwartego społeczeństwa, no powinniśmy ten model edukacji troszeczkę zmienić. Nie wiem, jak pan profesor uważa. Dodam jeszcze, przepraszam, że Gosia jest nauczycielką, więc mówi to także i z własnego doświadczenia. Jasne, rozumiem. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że bolesnego. Jasne. Dwie rzeczy pani poruszyła. Taką antyoświeceniowość, powiedzmy w dużym skrócie, dzisiaj bardzo się upowszechniającą i kwestia wychowania i edukacji. Obie kwestie ważne i obie kwestie, zwłaszcza w polskim kontekście, trudne. Zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, że nie mogę się oprzeć wrażeniu, że z racji może niekoniecznie do przez nas zawinionej, bo i historia się z nami w tym momencie, czy sami spowodowaliśmy, o może żeby znowu nie kreować nas jako bierne ofiary historii, bo lubimy to robić, ale że sami wpędziliśmy się w taką sytuację, że jako kultura nie przeżyliśmy tak na poważnie oświecenia. Już właściwie nie było na to szans. Kiedy się oświecenie, no wiadomo, Sejm czteroletni, ale Sejm czteroletni, mnóstwo tam światłych ludzi, ale to jest już za późno i właściwie to oświecenie przez sarmatyzm generalnie, a dzisiaj sarmatyzm jest noszony, jak Państwo wiedzą, powszechnie na sztandarach, się w Polsce nie przebiło. I to była moja trochę pierwsza próba odpowiedzi, może nie odpowiedzi, bo nie mam prawa udzielać odpowiedzi, może podpowiedzi nieśmiałej, że pewnie gdybym był nauczycielem dzisiaj, to próbowałbym w szkole powracać jak najsilniej do tradycji oświeceniowych, przypominając tradycje oświeceniowe. My tą lekturę chyba mamy ciągle do zrobienia. Spoglądam tutaj na stronę Kuźnicy Kołłątajowskiej na przykład. Tam wiele jest poruszających tekstów. Ja wiem, że one może są szkolne trudne do przerobienia, przemycenia, może trzeba by je przemycić, zważywszy wymogi programowe, ale generalnie wróciłbym do tego wielkiego braku polskiej kultury, jakim było poważne przerobienie, takie przefiltrowanie przez całe społeczeństwo, na tyle, na ile by to było możliwe, tego projektu oświeceniowego, jeśli można by tak powiedzieć. Więc ten mankament, o którym pani mówi, ten pewien irracjonalizm, on może też i stąd się czerpać, prawda? Swoje, historycznie rzecz biorąc, może czerpać stąd swoją siłę. Jest on też wygodny, bo jest często afektywny, więc jest bardzo wygodny do rozgrywania politycznego oczywiście. Jak Państwo wiecie, antyszczepionkowcy mieli wysłuchanie w Sejmie, więc tu bardzo łatwo jest o pewne gesty, które budują pewien kapitał polityczny z taką zimnością rozumu nieszlachetniejszego. Właśnie do tego jest potrzebny rozum szlachetniejszy. Bo ten kalkulacyjny rozum powie, no tak, wśród tych antyszczepionkowców jest spory kapitał polityczny, no to wykorzystajmy. Rozum szlachetniejszy by się przed tym wstrzymał. I wydaje mi się, że dzisiaj wielu ludzi powiedziałoby, że oświecenie poniosło klęskę. Zresztą ja tam trochę Państwu podsunąłem sam sobie i w dzisiejszych rozważaniach ten trop. Mówiąc, że chociaż to w najlepszej wierze Mozart z Schikanederem śpiewali, że bogowie równi są, ludzie równi Bogom są, prawda? Jest tam ten jeden lider, którego my wielbimy, i bo to jest ten mądry król, filozof. Oni to robili naprawdę w dobrej wierze. I w tym sensie oświecenie rzeczywiście mogło przegrać tą kartę, tak? Bo my wiemy, czym się skończył oświecony,
oświecony despota, o ile oświecony w ogóle. Więc w pewnym sensie ta nutka krytycyzmu wobec oświecenia jest nam też potrzebna, oczywiście. Ale niemniej ta lekcja oświecenia jest wciąż dla nas do zrobienia. Czy to się wiąże z edukacją? Bezwzględnie. Oczywiście, że tak. I to, o czym pani mówi, że ta próba dzisiejsza zresztą przebudowywania edukacji, nieustannej jej reformowania w cudzysłowie, która polega właściwie na coraz większym ubezwłasnowalnianiu i nauczyciela, i ucznia, jest próbą szalenie niepokojącą. I właściwie cała nasza wiara i nadzieja polega na mądrości nauczycieli właśnie, którzy, bo dla mądrego nauczyciela, jak wiemy, wszelkiego rodzaju sylabusy, wszelkiego rodzaju minima programowe, wszelkiego rodzaju sprawozdawczość to są przeszkody, które on dobrze wie, jak omijać. Powiedzmy sobie też szczerze, prawda? Więc wszyscy to przerabialiśmy. Ja wiem, że to jest zadanie bardzo trudne. Pewnie na uniwersytetach jest znacznie łatwiej, w szkole jest to znacznie trudniej zrobić. Więc pewnie nadzieja jest w mądrości nauczycieli, którzy potrafią się z tym zadanie podjąć. Natomiast to, że pani mówi o tutaj wyjątkowej roli edukacji, to jest absolutnie bezcenne. My dzisiaj ciągle gdyby zaniedbujemy tą kwestię, a jeśli edukacja się pojawia jako ważny problem, to właśnie po to, żeby ją zideologizować, czyli żeby ją dalej psuć. Natomiast ona się nie pojawia jako problem wierności człowiekowi. O właśnie, wracam do naszej terminologii. Dzisiaj edukacja się pojawia jako problem wierności idei, ideologii, pewnemu projektowi politycznemu. Natomiast nie pojawia się jako w kontekście wierności człowiekowi. I to jest szalenie niepokojące. Także tutaj całkowicie się z panią zgadzam, że rola edukacji jest tutaj absolutnie niezbywalna. Dziękuję. Damian, widzę, że się zgłaszasz, ale chcę odczytać jedno pytanie z czatu i teraz tytułem wyjaśnienia, bo powiedziałem, że czat nie działa. Otóż mamy dwa kręgi, tak? Jeden jest czat dla tych osób, które kliknęły na link do naszego spotkania i on nie działa. Natomiast mamy drugi krąg w postaci transmisji wideokodu i ten czat działa. W związku z tym tutaj się pojawiły dwa pytania na czacie. Ja poczytam jedno z nich, później Damian po odpowiedzi pana profesora i następny. No jest to trochę dłuższe. Tak, pozwolę sobie przeczytać. Współczesną tykającą bombą są młodzi mężczyźni lat 18-30, kryzys wzorca męskości, gorzej wykształceni, mniej zarabiają i nie są partnerami dla kobiet wykształconych i chcących partnerstwa. Hasła PiS i Konfederacji najłatwiej trafiają właśnie do nich, gdzie programem wyborczym jest siła, przemoc, homofobia, narodowość, co wskazują sondaże preferencji politycznych. O tyle. Rozumiem, że jest prośba o to, żeby pan się do tego odniósł. Mikrofon, panie profesorze. Dobra, już. Może jeszcze dwie zaległe uwagi, bo pan na samym początku mówił o bibliografii. To może teraz nie nudźmy się teraz bibliografią. Ja tą bibliografię doślę. O, czy kończymy? Nie wiem dlaczego, co się stało, jakiś błąd chyba. Proszę odpowiedzieć. Dobrze. Ja tą bibliografię doślę może na pański adres mailowy, dobrze, żeby tak, teraz tak, proszę, się tak. Nie nudzić. Druga uwaga jest taka porządkowa, proszę mnie nie tytułować, bo to szkoda. Ani nie wymagam tego, ani szkoda czasu po prostu. Dobrze, to prawda, rzeczywiście tak statystyka mówi. Oczywiście z jednej strony można to odczytać jako pochwałę i dowartościowanie i też jako jeden moment nadziei, że to jest dowartościowanie kobiet, bo tam była wyraźnie w tym pytaniu sugestia taka, że ci młodzi mężczyźni nie są wartościowymi partnerami dla tych mądrzejszych w rozumieniu i słusznie. Skoro mówimy o tego rodzaju poglądach kobiet, więc to jest właściwie dowartościowanie kobiet i złożenie nadziei właściwie w kobietach. Zresztą to się już dokonało i to się już stało. Mamy tego, strajki kobiet i te wszystkie marsze są tego dowodnym przykładem, takiego przesunięcia się ciężaru nadziei politycznej. Może nie całkowicie oczywiście na stronę kobiet, ale w dużej mierze to się przesunęło.
pewnej mierze, patrząc na to generacyjnie, to muszę powiedzieć, że mnie to sprawia satysfakcję nie tylko jako sam fakt, że oto kobiety zabierają mądry głos politycznie, ale to jest także w jakiejś mierze spełnienie marzenia i mitu pokolenia lat 68, gdzie, jak Państwo wiecie, mężczyźni nosili długie włosy, nosili barwne kobiece szatki, wierzyli w mądrość matriarchatu. Więc to mówię tak pół żartem, pół serio w tej chwili oczywiście, ale jako dziecko tego pokolenia to też odbieram w jakimś sensie anegdotycznie, jako owoc tamtych czasów. Natomiast ci młodzi mężczyźni, o których pan pytał, no ich na pewno kuszą łatwe recepty i młodzi mężczyźni, pewnie nie tylko mężczyźni, ale może i głównie oni, jak pamiętamy ze swoich szkolnych lat, mają tendencję do grupowości, mają tendencję do gromadzenia się w odpowiednich kółkach, gronach, to się różnie nazywało, paczkach, jakkolwiek byśmy to nazwali, które potrzebują po pierwsze zbiorowego hasła i potrzebują jakiegoś zorganizowanego liderowania. Prawda? Jeżeli teraz to hasło się im łatwo podsunie, jeżeli także się zaoferuje im efektowne wystąpienia publiczne w postaci marszy, przemarszy, manifestacji, rad i tak dalej, to oni bardzo chętnie z tego skorzystają. Zwłaszcza, że tu wchodzimy do tych dwóch wątków, o których już mówiliśmy, mianowicie do tych dwóch trybalizmów. Do trybalizmu narodowego, plemienności narodowej i plemienności religijnej. Oba te wątki się tu splatają, oba się wzajemnie przenikają, oba się wzmacniają, a wątek religijny nadaje temu jeszcze dodatkowy walor duchowości, prawda? Co sprawia, że to zostaje jak gdyby wyniesione na wyższy poziom, że te zachowania, które są takimi zachowaniami parafaszystowskimi, one zostają teraz uwznieślone i podniesione na poziom pewnej manifestacji wierności idei, pewnej formy przeżywania duchowości i religijności, jakkolwiek byśmy to chcieli nazwać. No i w ten sposób zaczyna się tworzyć pewien bardzo poważny taki blok, który otrzymuje wsparcie zarówno z pewnych idei historycznych, pewnych koncepcji historycznych, zwłaszcza jeżeli to się jeszcze tutaj zaopatrzy w tą taką wiktymologiczną, czyli wierzę historii Polski, która bez przerwy padała ofiarą mocniejszych sąsiadów i tak dalej. No to zaczyna to, jeśli do tego się doda jeszcze ten wątek uwznioślenia religijnego oraz do tego się doda jeszcze konkretne wsparcie polityczne. Do tego jeszcze się to wszystko ubierze w wojowniczy język, typu wzywamy do obrony kościołów, które lub różnych innych jeszcze przykłady toczenia, na przykład walkę o duszę narodu, to zostało też sformułowane wyraźnie jako program edukacyjny, prawda? Trzeba zrobić polskie uniwersytety, żeby to była walka o polskie dusze i tak dalej. Jeżeli to wszystko się razem stworzy, zlepi razem, to powstanie z tego niebezpieczna kula, która może się łatwo rozpędzić i niczym kula śniegowa nabrać bardzo dużej siły uderzeniowej, bo będzie zagarniała coraz więcej ewentualnie chętnych. I oczywiście pozostaje naturalne pytanie, jak tym przeciwdziałać. No wracam do pytania poprzedniej pani koleżanki nauczycielki, która podkreślała rolę wychowania. Oczywiście to jest rzecz podstawowa. Myślę też, proszę Państwa, że zerwały się takie narracje, przepraszam, cofam słowo narracje, bo ono jest nieznośnie używane przez dzisiaj polityków, więc zerwały się opowieści domowe o świecie, prawda? Jak gdybyśmy, nie mogę też nie obwiniać swojego własnego pokolenia, które jak gdyby nie było zdolne opowiedzieć temu następnemu pokoleniu, temu pokoleniu, które się urodziło już po 90 roku, nie było zdolne opowiedzieć, jak było. I nie było zdolne opowiedzieć, co zostało uzyskane i jakim kosztem. To wrzucam kamyczek do własnego ogródka, do własnego pokolenia. Być może gdyby wiedzieli, tu wracam do pytania pani koleżanki o edukacji. Gdy być może edukacja trochę nadrobiła tą opowieść, to może mniej byli, nie sądzę, by ich to w 100% przekonało, ale może byliby mniej chętni do tego rodzaju zachowania. Wracając jeszcze do pani poprzedniego pytania,
edukację. Na przykład bardzo by mnie frapowało, gdyby szkoła, gdyby ucząc historii, zadała sobie pytanie, bo oczywiście wszyscy świętujemy Wiktorię Wiedeńską, prawda, no i tak dalej, jak dalej, nie będę już się nad tym rozwodził, to jest oczywiste i to jest we wszystkich programach, ale byłoby bardzo ciekawe, gdyby w szkole się uczniowie zastanowili, jak to jest, że 1683 Polska jest jeszcze potęgą, która w wielkim uproszczeniu ratuje Europę, czy to prawda, czy nie, ale mówię w wielkim uproszczeniu, a w 1717, czyli ile to jest lat, 30 kilka lat później, carskie ambasady już na Sejmie Niemym dyktuje swoje warunki. Co się stało? Co się stało? Bo to jest takie typowe, bardzo ważne pytanie, które być może ta generacja tych ludzi, młodych mężczyzn sobie nie zadała, że właściwie powodzenie buduje się powoli, ale upadek następuje błyskawicznie. No i teraz zbadać, co się stało w tych 30 latach, że z pogromców, w cudzysłowie, upadliśmy do takiej roli dość służalczej i takiej, bardzo dalekiej i wtórnej. Ja wiem, że to nie jest dokładnie odpowiedź na pytanie o tych młodych mężczyzn, ale to też jest zjawisko takie, które trudno całkowicie wyjąć z tych różnych kontekstów. Myślę, że rola wychowania i tutaj umiejętności opowieści, jakie jedno pokolenie przekazuje drugim. Wydaje mi się, że ciągłość tych opowieści u nas się zerwała, co skrupulatnie wykorzystali oczywiście manipulatorzy polityczni i wstawiają w to swoje opowieści. Bardzo dziękuję. Zaraz, Damian, oddaję Ci głos. Jeśli chodzi o tę opowieść o przeszłości, no nie jest przypadkiem, że jednym z modułów naszej Akademii jest moduł poświęcony historii okresu transformacji, która to historia w tej oficjalnej wersji została niebywale zafałszowana i znaczna część dzisiejszego ładunku ideologicznego właśnie jest zakorzeniona w tej zafałszowanej opowieści o okresie transformacji. Damian, bardzo proszę oddać głos. Nie słychać się. Mikrofon, Damian. Jestem. Dzień dobry, panie profesorze. Przede wszystkim dziękuję za ten bardzo ciekawy wykład, głęboko moim zdaniem religijny, w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa, humanistyczny. I tak bardzo się ucieszyłem, że rozpoczął pan poezją i zakończył pan poezją. I moje pytanie, jeszcze powiem kilka słów, ale od razu zasygnalizuję moje pytanie. Jak wprowadzić, bo to jest trochę mój konik, jak wprowadzić poezję do polskiej polityki, w ogóle do polityki. Mamy przykłady, prawda, gdzie politycy albo ich pomocnicy posługują się sztuką, poezją. Był znany pisarz, nie pisarz, tylko doradca prezydenta Kennedy'ego, nazywał się Todd Sorensen, miał duńskie pochodzenie i on pisał jego najpiękniejsze przemówienia. Między innymi ich, ja też jestem Berlińczykiem, prawda, które wypowiedział w Berlinie. Macron, prezydent Macron też posługuje się bardzo kwiecistym, poetyckim językiem, aczkolwiek jego polityka, no różnie bywa z tą polityką, prawda, jego, ale chodzi mi też o poezję w zarządzaniu. I tutaj właśnie nawiązuję do tych paradoksów, które pan poruszył również. A więc tak, o ile tak zrozumiałem, coś ciekawego zawsze wywiązuje się z wojny, z takiego Big Bang. Aczkolwiek najpierw wszystko zostaje zniszczone, te wojny właściwie zniszczyły Polskę od początku do końca, ale za każdym razem jest ta możliwość nowego początku. Może będzie taka możliwość wkrótce, jak już skończy się jakby ta dewastacyjna rola naszego rządu. Jak właśnie, co zrobić, żeby był proces, bo proces, a nie rezultat jest ważny, jak tam powiedział pewien filozof, a zarazem jak sprostać temu, żeby ludzie czuli, że jest zmiana.
jest wielki schizmat i paradoks. I myślę, że tutaj to jest naszym największym wyzwaniem. Aczkolwiek wspólnota niszczy się szybko, tak jak pan zresztą powiedział, a budowa wspólnoty i ciągłości to jest praca na pokolenia. Przepraszam, że tak dużo tutaj mówię, a mało się pytam, ale tak miałem taką potrzebę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście kilka arcyważnych wątków pan poruszył. Ja tutaj usiłowałem znaleźć stosownie, jak słuchając pana, ale chyba nie znajdę go teraz wprost. U Popera pewien fragment dotyczący sztuki, ale no to trudno, to sobie musimy jakoś poradzić bez, chyba że jeszcze jakoś tak na niego wpadnę. Dobrze, ale teraz po kolei. Bardzo panu dziękuję za tą wypowiedź. Zwłaszcza, że pan określił to, zaczął pan od tego, że odebrał pan to moje wystąpienie jako religijne. Tak, i oczywiście ja to osoby bardzo szanuję, ponieważ bardzo mi dokucza stan obecny naszej duchowości chrześcijańskiej, jeżeli w ogóle jeszcze jakiś element duchowości w tej oficjalnej sferze pozostał, co oczywiście stoi pod wielkim znakiem zapytania. I oczywiście też rozumiem to przymiotnik religijny, także etymologiczny, bo przecież religia to znaczy łączyć, więc to takie też myślenie, które stara się raczej łączyć. Przypominam też tego słowackiego, smutek jest normalny i powinniśmy się smucić, ale nie możemy doprowadzić do tego, żeby smutek stał się nienawiścią między nami, czyli ta religijność połączenia jest także sposobem rozbijania tego muru smutku. Więc dziękuję za to określenie. Dalej, bo oczywiście będzie mi gorzej, pod górkę znacznie z państwem odpowiedziami na pana pytanie. Mimo tego, że wszystkie te pytania są mi bardzo bliskie i też mam takie wątpliwości, takie pragnienia, jakie ma pan. To znaczy, tak, pyta pan, jak wprowadzić poezję do polityki. Oczywiście rozumiem to słowo poezję w znaczeniu nie oczywiście pisania wierszy, czy też pisania. Zresztą dobrze byłoby, żeby obecni politycy raczej się nie produkowali ze swoimi wierszami, bo ich proza jest wystarczająco kiepska, więc obawiam się, że poezji moglibyśmy nie przeżyć. Ale rozumiem pańskie pytanie trochę tak w duchu tego źródłosłowu greckiego, tego poezji, czyli czynić. Czyli jak sprawić, żeby polityka była czyniona, a ponieważ pan potem mówił o zmianie, czyli jak sprawić, żeby ludzie czuli zmianę, czyli jak sprawić, żeby ta polityka, żeby polityka była czyniona, czyli jak sprawić, żeby ta polityka była inna. Dzisiaj się mówi robić politykę albo uprawiać politykę. Natomiast pańskie pragnienie wprowadzenia poezji ja bym odebrał jako pytanie właśnie może nie tyle o formę wypowiedzi, choć też. Natomiast przede wszystkim jako pytanie o to, jak sprawić, żeby polityka była w cudzysłowie innym tekstem, była inaczej robiona, była inaczej czyniona. Jak czynić politykę, prawda? I to jest oczywiście bardzo ważne pytanie, które zresztą łączy te dwie sprawy, czyli łączy sprawę polityki ze sprawą etyki. Gdzieś zresztą, nawiasem mówiąc, wracam do pytania pani koleżanki Małgorzaty, mojej po fachu nauczycielki koleżanki, że gdzieś w którymś momencie Popper mówi o wychowaniu etycznym, prawda? Że jest to bardzo potrzebne, ale już teraz się nie chcę zagłębiać i tracić czasu na szukanie tego cytatu. Czyli krótko mówiąc, połączenie takiego trójkąta. Polityka, załóżmy na szczycie, jako sztuka urządzania spraw ludzkich, a u dołu trójkąta byłaby etyka i estetyka. Gdzieś jest taki trójkąt. Gdzie szukać, jak szukać, gdzie się tu poruszać? To trochę tak do bibliografii wracam. Mianowicie no, u schyłku na przełomie oświecenia i romantyzmu, jeśli już tak romantyczny to jest tekst, to jest chyba 1793 albo 1795, ale proszę moich nie wierzyć żadnym datom, bo ja nie pamiętam. Tak? Schiller, ten słynny Friedrich Schiller, napisał tekst, który moim zdaniem powinien być tekstem obowiązkowej lektury. Mianowicie on napisał listy o estetycznym wychowaniu człowieka. I te one się ukazały w paru wydaniach w Polsce, między innymi ostatnio w pismach teoretycznych Schillera w przekładzie
pana Prokopiuka. Co Schiller tam wywodzi? Ona wywodzi mniej więcej to, o czym pan mówi. Wywodzi pytanie, jaka jest relacja między sztuką i polityką. W tym trójkącie, w którym się poruszamy. Sztuka, etyka, u góry polityka jako sprawa, on to pięknie nazywa, pięknego obcowania. Nie spotkałem jeszcze ładniejszego określenia, że polityka to jest sztuka pięknego obcowania. Powinna być, bo dzisiaj obcujemy niepięknie. Nie będę cytował taśm pana Obajtka. Więc jeżeli polityka ma być sztuką pięknego obcowania, mówi Schiller, ja oczywiście nie jestem w stanie Tławista zrekonstruować całego jego bardzo takiego bujnego rozumowania, to musi być oparta o etykę i musi być oparta o czym pan mówi, o estetykę. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy czynić politykę, a nie jedynie uprawiać, czy też robić, prawda, to musimy mieć te dwie refleksje zawsze na podorędziu. Refleksję etyczną i refleksję estetyczną. Nie ma dobrej polityki bez piękna. Tu oczywiście znowu się zwracam do szkoły. Co się stało w szkole z wychowaniem estetycznym? Prawda? Ono kulało i chyba dalej kuleje. Nie wiem, więc nie chcę wypowiadać, ale z głosów, które mnie dochodzą, to wychowanie czy kształcenie estetyczne w szkołach jest trochę tak po macoszemu. Niekoniecznie z powodu pandemii, a raczej z powodu wczesnej specjalizacji, która wymusza skoncentrowanie się na określonych przedmiotach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Schiller uważa, że to jest tak ważne? I dlaczego myślę, że losy pańskiego pytania będą bardzo trudne? No wracam do pewnych wątków, o których już mówiliśmy. Mianowicie Schiller mówi, że żyjemy w społeczeństwie, w którym pracujemy i on, to jest chyba dokładnie nawet ta metafora, którą on używa, jak chomiki obracają to samo kółeczko. My jesteśmy w maszynerii i sami stajemy się częścią maszynerii. Co nas z tego może wybić? No może nas wybić sztuka. Może nas wybić pewnego rodzaju wstrząs, którym sztuka być. Po przeżyciu takiego wstrząsu my będziemy mogli wiedzieć, i tu troszkę opuszczam Schillera, żeby przejść na troszkę nowocześniejszą terminologię niż jego, bo mianowicie no, wielki czeski filozof, dysydent, no niestety zadręczony przez poprzednie władze, Jan Patoczka, mówił, że potrzebny jest nas wstrząs, ponieważ bez wstrząsu nie wydobędziemy się z tej schillerowskiej maszynerii, a bez tego wstrząsu i bez tego wydobycia się nie będziemy wiedzieć, o co chodzi w życiu i śmierci. On tak mówi. Dobra polityka zaczyna się od momentu, czyli polityka jako sztuka dobrego obcowania, pięknego obcowania, przepraszam, zaczyna się od momentu, kiedy ludzie zadają sobie pytanie i poświęcają czas na rozważania, o co chodzi w życiu i śmierci. Ja wiem, że to jest program trochę nierealistyczny, brzmi nierealistycznie, bo on wymaga powrotu do pewnych pytań, podstawowych, na które często nie ma miejsca i nie ma czasu, zwłaszcza w programach szkolnych wszelkiego rodzaju. Ale tak bym rozumiał, na czym miałoby polegać owo wprowadzenie poezji do polityki. To miałoby polegać na tym, że oto polityka zadaje sobie pytania ostatecznie. Ja wiem, że to jest trudno sobie wyobrazić, ale wyobrażam sobie, skoro państwo byście mnie przypięli plecami do ściany, to bym powiedział, że łatwo bym sobie mógł wyobrazić premiera dzisiaj, który wychodzi w telewizji i wygłasza normalne, ludzkie, ciepłe przemówienie do narodu, który mówi: narodzie, cierpisz. Ja też cierpię. Porozmawiajmy o tym cierpieniu. Nie jaka jest statystyka, nie ile szczepionek przyszło, choć to się może pojawić w tle, ale porozmawiajmy o tym. I to byłby pierwszy krok. To nie tak trudno sobie wyobrazić, tylko wyobrażacie sobie państwo dzisiaj polityka, który jest w stanie to zrobić? Może są, ja nie twierdzę, że nie ma, tylko trudno mi ich sobie w tej chwili z tego repertuaru, z tej sekwencji politycznych twarzy, trudno mi je sobie wyobrazić. Tak bym widział to, proszę pana, poezję w zarządzaniu, pan mówi. Wie pan profesor Rogoziński, który jest profesorem na akademii, był, nie wiem, czy jeszcze jest, mam nadzieję, że dalej jeszcze jest profesorem tamże,
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kiedyś wymyślił taki ładny koncept, co to jest dobre zarządzanie, co to jest dobre, bo się tak mówi, żyjemy w społeczeństwie usług, którymi trzeba zarządzać, jesteśmy społeczeństwem usługowym. Tak, co to jest dobra usługa i co to jest dobre zarządzanie? No i on ma taką ładną definicję. Dobra usługa to jest taka usługa, w której ja dodaję coś od siebie. Czyli nie tylko wypełniam to, co wymaga ode mnie litera prawa, to, co wymaga mój obowiązek od A do Z, ale dodaję coś od siebie. Czyli daję kawałek siebie temu, prawda? Czyli nie działam od granicy do granicy i to jest moje poletko, tu jestem i tu się dobrze czuję, tylko wychodzę za tą granicę, nawet wracam do pytania pana Mirosława Przylipiaka, nawet jeżeli mam nie wiedzieć, wchodzę na terytorium, nie wiem, to wchodzę, ponieważ chcę coś od siebie do tego dorzucić, dodać, dołożyć. Tak bym widział poezję w zarządzaniu. Czy wojna jest konieczna do zmiany? Jeżeli rozumieć wojnę, i to też trochę mojego sporu, też trochę spór, to dużo powiedzieć, może mojego niezrozumienia Popera, który tak tym Heraklitem się surowo obszedł i uważa go za przeciwnika społeczeństwa otwartego, ale to być może ja nie rozumiem tego. Bo przecież Heraklit mówił, że konflikt jest ojcem wszechrzeczy. Prawda? To słynne słowo polemos, które on tam używa, które my dzisiaj znamy jako polemikę, choć dzisiaj polemika się bardzo stoczyła, prawda, ale generalnie ten konflikt, więc jeśli tak po heraklitejsku rozumieć jako spór, to pewnie to pan ma rację, rzeczywiście. I ten czas, wracam teraz do terminologii króla, ten czas postu bez karnawału, ten czas, jak mówi król, nieprzyjemny, ten czas, w którym trzeba mieć nadzieję, ale usilnie staramy się dociec na co. No to byłby takim czasem rozbitka, prawda? No i teraz rzeczywiście w tej sytuacji kryzysowej musimy znaleźć wyjście. I tutaj już kończę, przepraszam, że tak dużo mówię, ale Edwin Bendyk w tej swojej książce W Polsce, czyli nigdzie, czyli wszędzie, przepraszam, Rzecz o upadku i przyszłości świata, to on mówi, on przypomina takie pojęcie, które ekonomiści wymyślili, mianowicie tak zwany Cliff Seneki. Tego myśliciela. Cliff Seneki polega na tym, wracam do przerwanych wątków przed chwilą, że wszystko rośnie nam powoli, ale upada szybko. No i teraz pojęcie jest takie, co my robimy stojąc na skraju przepaści? Tu jest Cliff, prawda? Seneka staje i co? Co ma zrobić? Ma dwa wyjścia. Skoczyć, prawda? Albo czekać, aż się to wszystko urwie w diabły, ale może zrobić coś innego. Może spróbować zastanowić się, jak tą sytuację kryzysową obrócić na coś nowego. No i to jest nasz dylemat. Jeżeli przyjąć terminologię Bendyka, to mówić, że stoimy przed, może złagodzić pańskie sformułowanie, żeby nie mówić o wojnie, stoimy na klifie Seneki, prawda? No i teraz kwestia, czy będziemy mieli siłę, żeby wyjść z czymś nowym? I to jest dylemat profesora Króla, który w tym ostatnim tekście zaczyna wątpić. Ale już tego nie komentujmy. Czy też nie będziemy mieli siły wyjść z czymś nowym, prawda? Bo jeżeli mielibyśmy powrócić do tego, co było, to kiepski interes, prawda? Więc to jest to pytanie. Czy zdobędziemy się na... Będziemy mieli siłę i odwagę wyjść z czymś nowym, z jakąś nową... To też słowo dzisiaj nie padło, ale to jest moja wina. Przepraszam, powinno było paść wcześniej, także w kontekście edukacji. Czy będziemy mieli siłę wyjść z nową wrażliwością? No. I z nową wyobraźnią. Też słowo powinno paść, a nie padło dzisiaj. Przepraszam, to znów moja wina. Czy będziemy mieli nową, czy uruchomimy wyobraźnię, czy uruchomimy, wykształcimy wrażliwość. To są te pytania. Tak się potrafię do nich tylko odnieść. Oczywiście nie dając żadnych zdecydowanych odpowiedzi, ale państwo już pewnie zorientowali, że od odpowiedzi to jestem kiepski. Nie słyszymy? Tak, dziękuję. Mówię, że chcę nakreślić pewne ramy dla tego naszego spotkania, bo nie może ono trwać wiecznie, więc tutaj jest jedno pytanie z czatu, jeden komentarz z czatu, który będę chciał odczytać i następnie Piotr się zgłaszał do głosu, więc może przyjmijmy taki porządek i wtedy będziemy już zmierzali do końca. Mianowicie głos z czatu Michała odczytuję jako taki lekko zaczepny, mianowicie jest napisane tak, poezja jest fundamentem bezpieczeństwa trójki.
Kantonów, co powiedział bądź napisał August von Gneisenau, marszałek pruski 1812. I z mojej strony uwaga na temat poezji w polityce no jest może też trochę dla nas niewygodna. Politykiem polskim, który najczęściej sięga do poetów, jest Jarosław Kaczyński, który cytował Herberta, który cytował Kordela Ujejskiego. Także nie możemy powiedzieć, że nie ma poezji w polskiej polityce. Natomiast pytanie z czatu, które chcę przeczytać, jest takie. Dotyczy tego wątku, żeby się nie mścić. I pytanie brzmi tak. Nie mścić się ok, ale zostawić bez kary za przestępstwa na narodzie? Mikrofon, panie profesorze. Teraz tak, już. Dziękuję bardzo. Najpierw to pytanie o poezję bez tronu. Ja przepraszam, bo nie mam żadnego tutaj uprawnienia, żeby się wypowiadać w imieniu pana, który mnie pytał o to, ale sądzę, że nie chodziło tutaj o to, kto jakich poetów cytuje, prawda? Bo tutaj asortyment tych poetów do cytowania jest dużo. I rzeczywiście cytaty wszelkiego rodzaju bywają nadużywane. Mało tego, niekiedy polityka staje się źródłem, no, krynicą po prostu mądrości nadającej się do cytowania typu demokracja kosztuje. Prawda? Więc to głęboka mądrość była, która warta jest zapisania w słowach skrzydlatych. Więc ja myślę, że tu nie chodzi o cytowanie, nie chodzi o wykorzystanie poezji, a nawet nie chodzi o to, by politycy pisali poezję, ale ja rozumiem, i bo oczywiście pytający ma rację, oczywiście by każdy cesarz lubi mieć panegirystów, oczywiście, że tak, to nie byli poeci, którzy wychwalali tron, ale byli też tacy, którzy trony obalali, powiedzmy uczciwie, prawda, więc... Ale wydaje mi się, że intencją pytania było o stworzenie nowego wymiaru czynienia polityki. Polityka nie była robiona z rozumem wyłącznie kalkulacyjnym, ale żeby w polityce uruchomić rozum krytyczny, czy też ten rozum sokratejski, który wymaga wrażliwości i wyobraźni, o czym Popper zresztą mówi. Więc tak bym rozumiał tą poezję i w tym momencie broniłbym też tego pytania i jako zaczynu pytania o jakość uprawiania polityki. Zemsta bez kary. Nie, oczywiście proszę pamiętać, że gdybyśmy się mieli dalej odwołać do burzy, to tam kara jest. Ta kara polega na tym, że ci ludzie, którzy go tronu pozbawili, którzy teraz są w jego władaniu, w jego rękach, oni tą władzę zostaną zmuszeni po pierwsze do tej władzy oddania, rzecz jasna, do rezygnacji z wszelkiego rodzaju roszczeń, przywilejów i tak dalej. Więc to nie jest tak, że oni zachowują stan posiadania i wszystko przechodzi dokładnie do stanu, jak było. Choć sytuacja oczywiście może być kontrowersyjna, rzecz jasna. Więc natomiast to, dlaczego ja mówiłem o tej ślepej furii, to która akurat w przypadku burzy mogłaby oznaczać zemstę, prostą zemstę, którą zresztą Prospero może bardzo łatwo wyegzekwować. Jest przecież mędrcem, magiem, a w ogóle ma ich w ręku. Dysponuje też siłami nadprzyrodzonymi, więc wywarcie zemsty na przeciwnikach jest bardzo proste. Natomiast wydaje mi się, że widzimy na własnych oczach, teraz przerabiamy, politykę kształtowaną wedle zasady odwetu. No. Na naszych oczach polityka skreowana w dużej mierze siłą rewindykowania i dochodzenia własnych racji za domniemane szkody. Czy nazwiemy te szkody, on ma swoje mity, czy obudujemy, czy oprzemy je na tragedii smoleńskiej, wypadku smoleńskim, czy też oprzemy je na czym innym, żołnierzach wyklętych, czy czymkolwiek państwo powiedzieli, to jednak mamy do czynienia z pewnego rodzaju odwetem za domniemane, konstruowane krzywdy, czy też krzywdy rzeczywiste, ale to były krzywdy, które były doznane z powodu zrządzenia losu lub czynnika ludzkiego, jak to się ładnie w biurokracji mówi. Natomiast one posłużyły jako takie siły napędowe do robienia polityki odwetowej, więc
Jeżeli ja mówię o szlachetniejszym rozumie przeciwko ślepej furii, to nie zamierzam zawieszać kary i sprawiedliwości, tylko zamierzam, traktuję to jako ostrzeżenie przed polityką, która na daleki plan buduje swoją przyszłość w oparciu o odwet, ponieważ to oznacza, że nigdy nie wejdzie z przeszłości. Nigdy nie wyjdzie z przeszłości. Zawsze będzie odgrywać mściwie pewną scenę przeszłą, czyli przyszłość będzie li tylko w rozmaitych wersjach, w rozmaitych przebraniach, ale będzie li tylko reaktywacją tego, co już minęło. Więc oczywiście nie zawieszam kary, nie zawieszam sprawiedliwości, zawieszam odwet. Dziękuję bardzo. Piotrze, bardzo proszę. Tak, Piotr Kuropatwiński. Piotr Kuropatwiński. Będzie możliwe. Zgodnie z konwencją, którą przyjął Mirek, na początku podzielę się pewną refleksją, a później zadam pytanie. Ta refleksja jest następująca, mianowicie obserwując nasze życie publiczne, często mam poczucie, że mamy dominację pesymistów, to znaczy, że ludzie uważają, że jak się zabierają za realizację jakiegoś projektu, to wygłaszają później sformułowanie typu: chcieliśmy jak najlepiej, wyszło tak jak zawsze. Ja próbuję wprowadzić do języka życia publicznego i dyskursu publicznego w naszym kraju słowo serendipitywność, które to słowo poznałem w czasie jednego z wyjazdów zagranicznych, nie powiem w jakim kontekście, żeby nie został zaliczony do jakiejś niszy mniejszościowej. W każdym razie Francuzi mówią serendipité, czyli sytuacja taka, że spodziewamy się, że coś nastąpi, a później okazuje się, że to, co ma miejsce, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, czyli wyszło nam dużo lepiej, niż się spodziewaliśmy. I to jest ta pierwsza refleksja. Rozumiem, że wszyscy się domyślają, o co mi chodzi. Chodzi mi o tą naszą oczywiście inicjatywę Akademię Społeczeństwa Otwartego, którą w moim odczuciu chciałem nazwać Akademią Społeczeństwa Obywatelskiego, ponieważ byłem zainspirowany artykułem profesora Sławka w Tygodniku Powszechnym i na tej podstawie zresztą prowadziłem zajęcia na uczelni, które nazywałem propedeutyka przedsiębiorczego społeczeństwa obywatelskiego, znaczy żeby społeczeństwo było nie tylko obywatelskie, ale przedsiębiorcze. Ale z tych rozważań, które pan profesor Sławek umieścił w Tygodniku Powszechnym, pamiętam, że z jednej strony on powiedział, że powinniśmy się poruszać w granicach prawa, ale prawo nie powinno stanowić granicy naszej nadziei, jeżeli wykorzystujemy ten język, który dzisiaj usłyszeliśmy. I tam pojawiło się jako bardzo ważne słowo, które tutaj też można powiedzieć już wybrzmiało. Mianowicie kwestia roli wyobraźni. I bardzo byłbym wdzięczny, gdyby pan profesor, no tutaj nie powstrzymał się przed tytułowaniem, podzielił się tą refleksją. Właśnie rola wyobraźni w przekraczaniu ograniczeń, które dostrzegamy w warunkach takich trudnych, kryzysowych. I tutaj nie oprę się przed pokusą przywołania mądrości wschodu, która podobno chiński ideogram oznaczający kryzys z jednej strony pokazuje sytuację trudną, ale z drugiej strony również nadzieję, że to jest pewna, jak to niektórzy nazywają, błogosławiona okazja albo blessing in disguise, błogosławieństwo w przebraniu. Bardzo byłbym wdzięczny za podzielenie się tą refleksją. Dziękuję. Bardzo dziękuję i już mówię, tak, rzeczywiście mamy taką skłonność do pesymizmu, zresztą skoro wracamy co rusz do tego tekstu pana profesora Króla, on w pewnym momencie wygłasza taką tezę, że pesymista to ma zawsze łatwiej, no bo pesymista zawsze uważa, że coś się nie udaje, czyli coś się kończy, no a ponieważ zawsze coś się kończy, na przykład teraz nasze spotkanie dobiega do końca, to pesymista znowu ma rację, prawda? Więc profesor Król tak pół żartem, pół serio mówi, z pesymizmą to jest łatwiej. A mówiąc zupełnie serio, bo zresztą myśl profesora tam jest serio, a troszkę ją w tej chwili ubarwiam. Natomiast pesymistom rzeczywiście jest łatwiej też o tyle i być może to też ma
miał pan pytający na myśli, że często czujemy się zwolnieni z działania, prawda? Bo czasem jesteśmy pesymistami, bo nie wyjdzie, bo nie może wyjść, więc nawet nie zaczynamy. Więc tutaj krytyka pesymizmu jest całkowicie usprawiedliwiona i ją podzielam. Zresztą pewnie też pan też podzieli moją ostrożność co do sensowności, takiej głębokiej i daleko perspektywicznej sensowności operowania słowami typu pesymizm czy optymizm, prawda? Serendipidycy, tak, to ważne słowo i zgadzam się całkowicie. Mogę też je uzupełnić innym atrakcyjnym słowem, które też się w Polsce zaczyna pojawiać, mianowicie słowem prokrastynacja, prawda? Czyli takim słowem, które tworzy spowalnia. Czyli takim słowem, które tworzy aurę namysłu bez pośpiesznej refleksji, spowolnienia, nierobienia czegoś nagle, refleksyjności, miejsca na ową racjonalność sokratejską, o której Popper, czyli racjonalność z wyobraźnią oczywiście, o której Popper tyle mówił. Natomiast tak, przedsiębiorczy obywatel, czy też propedeutyka przedsiębiorczego obywatela bardzo to brzmi obiecująco, ponieważ łączy obywatelskość jednocześnie z działaniem, czyli też doskonale się komponuje z tym postulatem, czy może z obawą profesora Króla, że najgorsze co się nam może spotkać, to bezruch, pasywność i bezczynność, więc to oczywiście, dziękuję przy okazji, że pan na coś się panu moja pisanina przydała, dziękuję. I wyobraźnia, rzecz najważniejsza, zdecydowanie to jest moja wina, za mało wyobraźni dzisiaj mówiliśmy, nie mamy już w tej chwili na to wiele czasu, więc powiem tylko najkrócej, bez wyobraźni daleko nie ujedziemy, tu też włącza się ten wątek estetyczny, ale proszę pamiętać, włącza się też wątek etyczny. Pozwolę sobie przypomnieć słynne pojęcie. Nie wiem, czy on go wymyślił, pewnie nie, ale posługiwał się nim bardzo często. Mam na myśli John Dewey, wybitny amerykański filozof, ale i pedagog zasłużony w tej dziedzinie, który mówił o wyobraźni etycznej. O wyobraźni etycznej, prawda? I ta wyobraźnia etyczna, na czym ona ma polegać? Ano, ona ma polegać, mówiąc znowuż w grubym i zapewne niedozwolonym skrócie, na tym, że człowiek musi dalekosiężnie przewidywać skutki swoich decyzji, swoich czynności, swoich słów, tego, co robi, tego, co czyni i tak dalej, i tak dalej. Więc ta wyobraźnia, która musi działać nie tylko w pozycji na tej scenie estetycznej, tak, bo to jest oczywiście bezwzględne. Przypominam państwu, nie mamy czasu, żeby się zagłębiać w Blake'a, ale Blake mówił, że człowiek jest cały wyobraźnią, jak nie ma wyobraźni, to nie ma człowieka w dużej mierze. I ona też powinna działać na tej wyobraźni, na tym polu etycznym, wyobraźni moralnej. I dopiero wtedy może z tych dwóch punktów na końcu tej linii podstawy trójkąta da się wyprowadzić dwie linie prowadzące do szczytu, który będzie szczytem polityki poetyckiej, ale tej poetyki i polityki poetyckiej, która nie cytuje poetów, bo to byłoby za łatwo, tylko tej poetyki, która jest czyniona inaczej niż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tyle potrafię powiedzieć, ale bardzo dziękuję za upomnienie się o obraźnię, ponieważ to jest, no wydaje mi się, to powinno być temat, który powinien stać się w ogóle chyba przedmiotem osobnego spotkania państwa, ponieważ rzeczywiście rola wyobraźni i wrażliwości, następne słowo trochę może zaniedbane przeze mnie dzisiaj, jest nieodzowna. Bardzo dziękuję i widzę, że czas przekroczyliśmy, więc już się wyłączam. Bardzo dziękuję. Myślę, że tak, że zbliżamy się do końca, więc chciałbym bardzo podziękować panu profesorowi, przepraszam, ale jeszcze raz użyję tego tytułu, za wykład, za udział w dyskusji. Chcę podziękować wszystkim uczestnikom, którzy w tej dyskusji uczestniczyli. Chcę podziękować wszystkim osobom, które no, poświęciły te dwie godziny poranne w sobotę na obserwowanie i słuchanie. Chcę jeszcze raz przeprosić, że w jednej grupie nie działał czat i mamy nadzieję to naprawić. Dzisiaj mieliśmy wykład inauguracyjny naszej Akademii. Była to także dla nas przygoda techniczna, więc mam nadzieję, że z każdym następnym spotkaniem będzie coraz lepiej. Od przyszłego tygodnia zaczynamy pierwszy moduł, który jest modułem dotyczącym mediów. Będziemy mieli spotkania dotyczące mediów tak zwanych klasycznych, tradycyjnych oraz mediów społecznościowych, bo to są jednak dwie osobne grupy i osobnymi zasadami się rządzą. Po czym
trzecie spotkanie, nazwijmy to medialne, będzie poświęcone mowie nienawiści. Bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam do kolejnych spotkań naszych i dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo. I ja Państwu bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo sobie ceniłem, że mogłem wśród Państwa być dzisiaj obecny. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.